Trudne, złożone, skomplikowane, naznaczone krwią. Tak często myślimy o sięgających 10 wieków wstecz relacjach polsko-niemieckich. 1000 lat sąsiedztwa z punktu widzenia polskiej pamięci historycznej nie skłania do łatwych wniosków i bilansów. Obok pozytywnych, cywilizacyjnych zwrotów, jakich w tym sąsiedztwie doświadczaliśmy, na naszej wspólnej historii głębokie piętno odcisnęły liczne pola konfrontacji i dominacji. Stąd pytania. Jakie znaczenie dla tych relacji miało chrześcijańskie podglebie tego sąsiedztwa? A jakie pruski but, germanizacja, zabory? I w końcu, jak silnie determinuje te relacje doświadczenie i pamięć o niemieckich zbrodniach w czasie II wojny światowej? A współcześnie? W 30 lat od podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i po symbolicznej mszy w Krzyżowej jesteśmy w NATO i w Unii Europejskiej. Ale nie znikają pytania o reparacje, o status polskiej mniejszości w Niemczech i coraz bardziej niepokojącą rolę Niemiec jako dominatora w Europie. Jak zatem wygląda protokół rozbieżności i zbieżności w stosunkach polsko-niemieckich? Zanim jednak zaproszę do dyskusji naszych znakomitych gości, wysłuchajmy słowa wstępnego do naszej debaty, które specjalnie dla słuchaczy Radia Szczecin przygotował profesor Wojciech Polak, historyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dodam, że pan profesor zastrzegł, że to jest raczej subiektywny, publicystyczny komentarz historyczny niż mini wykład. Posłuchajmy. Relacje polsko-niemieckie to zagadnienie bardzo zawiłe. Właściwie od średniowiecza można powiedzieć, że można patrzeć na nie w dwojaki sposób. Z jednej strony rzeczywiście do Polski z Niemiec docierały rzeczy pozytywne, które miały ogromny wpływ na nasz kraj, na jego rozwój. No, były to nie tylko wpływy kulturowe cywilizacji łacińskiej, także no, chrzest, chrześcijaństwo. Mówimy często, że z Czech do Polski przywędrowało, ale chyba tak naprawdę to bardziej z Niemiec. Z drugiej strony no, Niemcy tradycyjnie zawsze próbowały podporządkowywać sobie sąsiadów, także Polskę, ziemię słowiańskie. Potem w okresie rozbicia dzielnicowego wyszarpywały poszczególne księstwa pod swoje władanie, zwłaszcza na zachodzie i na południu, na Śląsku. Osobnym problemem na przestrzeni wieków stał się dla Polski zakon krzyżacki sprowadzony nieopatrznie tutaj na Pomorze, który zagrażał wręcz niepodległości naszego kraju, także sprzymierzonej czy związanej potem z nami Litwie. Dodajmy, że od 1525 roku ten zakon przekształcony zostaje w księstwo pruskie, które potem połączone z Brandenburgią dąży do zagarnięcia polskiego Pomorza, co osiąga po pierwszym rozbiorze Polski. Zresztą księstwo pruskie nastawione jest na ekspansję terytorialną także w stosunku do Polski, a koniec końców w XIX wieku staje się ono ośrodkiem zjednoczenia Niemiec. Trzeba podkreślić, że mieliśmy także jednak kontakt nie tylko z Prusami, Sasi dwaj zasiadali na tronie polskim. No różnie są te rządy oceniane. Była to chyba przede wszystkim polityka dynastyczna, zorientowana na osiągnięcie sukcesu dla własnego potomstwa, dla własnej dynastii. Polskę na przykład wciągnęli Sasi w II wojnę północną, co skończyło się dla nich katastrofą. W okresie rozbiorów Niemcy także, zwłaszcza Królestwo Pruskie, wykazywało wrogi stosunek do Polski, germanizacja, Hakata, Kulturkampf, te wszystkie rzeczy są szeroko opisywane. Nawet ten przejściowy sojusz Piłsudskiego z państwami centralnymi skończył się jednak internowaniem go w Magdeburgu. Traktat wersalski no, wywołał u Niemców rozwinięte nastroje rewizjonizmu, prawda, które doprowadziły potem do między innymi do rozwoju nazizmu, do pojawienia się Hitlera, do wybuchu II wojny światowej. Od XIX wieku rozwijało się zjawisko pogardy Niemców w stosunku do Polaków, jakieś uznawanie wyższości własnej kulturowej, własnej misji dziejowej w postaci tej, że są skazani niejako na ekspansję do Europy Środkowej, do Europy Wschodniej, do stworzenia jakiejś mitale Europy, supermocarstwa pod własną dominacją. Ofiarą tego mieli padać niżsi rzekomo kulturowo Polacy.
eskalacji. Takie w gruncie rzeczy poglądy głosił także i Hitler, szukający pola ekspansji w Europie Środkowej i na wschodzie kosztem narodów słowiańskich. Tutaj ta nienawiść do Polaków osiągnęła swoje apogeum, prawda? Dzisiaj nie pamiętamy o tym, jak traktowano polskich robotników przymusowych wywożonych do Niemiec, prawie 1 700 000, jak się wobec nich zachowywano po barbarzyńsku, czy też te przepisy wywołane pogardą wobec Polaków, że Polak, gdy Niemiec przechodził, to powinien stanąć na chodniku na baczność i zdejmować czapkę, prawda? Więc to uznanie się za naród panów jest dla nas czymś zupełnie niepojętym, a to jest takie typowe dla niemieckiego sposobu myślenia. Po wojnie Niemcy nie rozliczyły się w ogóle ze swoich zbrodni, tam ze zbrodniarzy niemieckich został ukarany może jeden promil, prawda? Musimy pamiętać, że Niemcy, którzy popierali masowo Hitlera od 1933 roku, teraz nagle wszyscy twierdzili, że oni z nazizmem nie mieli nic wspólnego. Tymczasem większość nawet tych dobrych, porządnych Niemców, tak zwanych, którzy nie byli ani w armii, ani w SS, ani w NSDAP, i tak popierała Hitlera, a na przykład w stosunku do polskich robotników przymusowych odnosili się z pogardą i okrucieństwem. Zresztą do dnia dzisiejszego Mamy bardzo skomplikowane relacje polsko-niemieckie. Formalnie jesteśmy sojusznikiem w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej. Tymczasem Niemcy od wielu lat zachowują się jak nasz najgorszy wróg. Właściwie szukają tylko miejsc, w których mogą w nas uderzyć, nas pogrążyć, zwłaszcza pod względem gospodarczym. No z tym się wiąże oczywiście taka narracja, oczywiście dążymy do współpracy, wymiana młodzieży, wymiana kulturalna, nagrody kulturalne i tak dalej. To jest wszystko mylenie oczu. Mnie moje pokolenie o prawdziwych intencjach niemieckich przekonała sprawa Nord Streamu. Nord Stream wybudowany olbrzymim nakładem kosztów, kilkakrotnie drożej niż by kosztowało wybudowanie go po lądzie, po to, żeby wraz z Rosją móc Polskę szantażować energetycznie. Tak to trzeba nazwać. Nord Stream 2 jeszcze to pogłębia. Żadne polskie protesty nie odegrały tutaj żadnej roli. Niemcy jako państwo Polskę lekceważą, z polskimi interesami się nie liczą, traktują nas często jako swoją kolonię i starają nas podporządkować gospodarczo. Polacy mieszkający w Niemczech często spotykają się z objawami pogardy, lekceważenia, niesprawiedliwych opinii pod ich adresy, filmy, jakieś audycje, dowcipy te mają często antypolski charakter i pokazują kompletnie zakłamaną rzeczywistość. Więc trzeba podkreślić, że niemiecka polityka wobec Polski jest niekorzystna dla nas, daleka od normalnych, dobrosąsiedzkich stosunków. To był pan profesor Wojciech Polak, a z nami goście. Pan profesor Andrzej Przyłębski, filozof, kulturoznawca, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pan profesor Stanisław Żerko, historyk, niemcoznawca, Instytut Zachodni. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Instytut Zachodni i Akademia Marynarki Wojennej. I Akademia Marynarki Wojennej. Jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór. Ksiądz profesor Grzegorz Wejman, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże. I pan doktor Wojciech Lizak, historyk, publicysta, antykwariusz i muzealnik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, jeszcze chwilkę cierpliwości. Chciałbym, żebyśmy obejrzeli krótki film, który nas wprowadzi w naszą dyskusję, a przygotował go Paweł Domański i Wojciech Ochrymiuk. Czy wiecie, skąd wzięło się słowo sąsiad? To jedno z najstarszych polskich słów. Wywodzi się jeszcze z prasłowiańszczyzny, a brzmiało mniej więcej sąsed i oznaczało tego, który siedzi przy nas. Historia relacji polsko-niemieckich jest przynajmniej tak stara jak to słowo. Nie liczy się w setkach, a tysiącach lat. Ich początek to moment, w którym Germanie opuścili południową Skandynawię i osiedlili się na ziemiach, na których pozostają do dziś. Tworzenie się polskiej i niemieckiej państwowości zaczęło się w podobnym czasie, czyli ponad 1000 lat temu. Kiedy książę Mieszko I usilnie jednoczył plemiona słowiańskie, świętym cesarstwem rzymskim, czyli pierwszą Rzeszą, rządził Otton I. Sąsiedzkie relacje wykuwały się w ogniu mniejszych bądź większych bitew.
Niemcy za cel wzięli sobie chrystianizowanie pogańskich w tamtym czasie plemion słowiańskich. Mieszko I postanowił więc przyjąć chrzest, co miało owe chrystianizowanie zatrzymać. Sąsiedzkie stosunki zacieśniło również drugie małżeństwo Mieszka. Przyjął za żonę Odę Dytrykównę, z Niemiec właśnie. Nastąpiło to krótko po pewnym dyplomatycznym zgrzycie, czyli bitwie pod Cedynią, ale takie były wtedy czasy. Małżeństwa pomiędzy Piastami a dynastiami niemieckimi nie były też zresztą rzadkością. Minęło ponad 100 lat, a do Polski trafił Otton z Wambergu. Najpierw jako kleryk szybko znalazł uznanie na dworach, a potem, kiedy wrócił tu jako biskup, szybko zaczął misję chrystianizacyjną, głównie na terenie, który dobrze znamy zza własnych okien, czyli na Pomorzu Zachodnim. Zasłynął chociażby tym, że w Szczecinie za jego sprawą zniszczono świątynię słowiańskiego boga Trygława, a część posągu bóstwa trafiła jako trofeum do Rzymu. Upraszczając tę opowieść do jednego zdania, chrześcijaństwo w Polsce to spora zasługa właśnie Ottona z Bambergu, który krótko po tym jak zmarł, został uznany świętym. A jeśli chcecie szukać śladów jego obecności na Pomorzu Zachodnim, zacznijcie od Pyrzyc albo Cerkwice. Na przestrzeni kolejnych wieków dwa narody przenikały się wzajemnie. Od chociażby dzięki zwyczajowi kolonizacji na prawie niemieckim od XII aż do XIV wieku. Niemcy osiedlali się na polskich wsiach, kupcy niemieccy pojawiali się w polskich miastach, tam żyli, pracowali i zakładali swoje rodziny. I ten układ bez większych wojen utrzymał się aż do pojawiania się w Polsce Krzyżaków. To z kolei zaowocowało trwającymi przez niemal 200 lat wojnami i kolejnymi traktatami pokojowymi. Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa była naznaczona kolejno trzema zaborami, powstaniami, aż w końcu dwiema wojnami światowymi. I to właśnie wspomnienie tej drugiej wojny ma wpływ na postrzeganie Niemców przez Polaków. Również wskutek II wojny światowej Szczecin stał się Szczecinem. Krótko potem Polacy dzielili los wschodnich Niemiec. Razem musieliśmy wytrwać pod butem wielkiego brata z Kremla. Potem razem świętowaliśmy upadek komunizmu, żeby po kilku latach móc swobodnie przekraczać granice, bez paszportów. Historia jednak wciąż dzieje się na naszych oczach. Powstają nowe sojusze, wojskowe i gospodarcze. Czy jesteśmy dla siebie nawzajem dobrymi sąsiadami? To pytanie wciąż pozostaje otwarte. Panowie, chcemy dzisiaj, choć oczywiście w wielkim skrócie, tysiąc lat wspólnej historii, zbilansować relacje polsko-niemieckie. To może ustalmy w ogóle, kiedy właściwie te relacje się zaczęły. I tu jest ten kontekst nie taki związany z wymianą listów uwierzytelniających, ale w kontekście, który wydaje się kluczowy, czyli kwestia chrześcijaństwa. Jako właśnie tego podglebia relacji polsko-niemieckich w ramach takiej szerszej wspólnoty kultury łacińskiej. Gdzie byśmy znaleźli taki pierwszy punkt, o którym należałoby poważnie mówić jako nawiązanie tych relacji? Ja zwykłem żartować, że my, historycy dziejów najnowszych, zazdrościmy mediewistom tego, że oni mają bardzo mało źródeł, bardzo mało materiału, który mogą badać. My natomiast uskarżamy się wręcz na nadmiar tychże źródeł, zwłaszcza dokumentów dyplomatycznych. Oni się z kolei odgryzają, że mediewiści muszą być ludźmi niezwykle inteligentnymi, ażeby na podstawie tych skąpych źródeł, żeby skonstruować różne hipotezy, interpretacje, ale oni też zdają się przyznać, że właściwie my wiemy niewiele. Nie wiemy, w którym roku ten chrzest polski nastąpił. No, umownie 966. Albo 965. Nie wiemy, skąd do Polski przyszło chrześcijaństwo. Tutaj profesor Polak stwierdził, że prawdopodobnie z Niemiec, no w podręcznikach Dąbrówka się pojawia, prawda? Ale już Władysław Abraham pod koniec wieku XIX mówił, że z Niemiec. I profesorowie Henryk Łowmiański, Gerard Labuda, więc ci
tytani polskiej mediewistyki, bardzo wpływowi w okresie Polski Ludowej. Przecież oni też skłaniali się do przyjęcia wersji niemieckiej. Panie profesorze, to jest w ogóle ta kwestia, która ostatnio też budzi bardzo dużo silnych emocji. Właśnie to, jak odpowiadamy na pytanie, skąd przyszedł krzyż i skąd przyszła wiara chrześcijańska. Bo przez jakiś czas mówiło się, że to głównie największy wpływ mieli duchowni czescy. Ale dzisiaj nawet tacy profesorowie znakomici, jak na przykład profesor Andrzej Nowak, mówi o tym w ten sposób, że nie ma wątpliwości, że to chrześcijaństwo przyszło ze strony Niemiec. Ale podkreśla też, że to nie jest tak, że to tylko umownie Niemcy tutaj mają tą główną zasługę, tylko powiedzmy główną, ale nie jedyną. I proponuję oddać tutaj pewien honor. A że mówię o emocjach, dlatego że no, choćby nawet ostatnio przy okazji rocznic traktatu jedna z gazet no, dość mocny tytuł dała swojej publikacji, bo pisała, że Niemcy nas nauczyli czytać i pisać. I to jest taka półprawda, bo trochę w tym jest prawdy, trochę nieprawdy. Księże profesorze, z księdza wiedzy, jak ta droga wyglądała? Czy ona była taka jednoznaczna? No bo część historyków też podkreśla, no nie mogło być inaczej, bo na przykład Czesi nie mieli biskupstwa wtedy. Czesi nie mieli biskupstwa, Czesi mieli biskupstwa później niż my. Myśmy mieli biskupstwa w 968 roku, a Czesi w 973 roku. Ale Dąbrówka no, była chrześcijanką. Można powiedzieć w ten sposób, że Czesi, bo tam były rody różne, 14 rodów przyjęło już chrzest w 845 roku, ale też ze strony niemieckiej. Najważniejszy ród przemyślny, bo on się bronił właśnie przed tym wpływem niemieckim, dlatego też dość późno przyjął chrzest. I tu jest właśnie ciekawe, że ten Przemyślida przyjął chrzest od braci Morawskich. I to jest właśnie dlatego też pewna ta nitka idzie słowiańska tutaj, bo to są te dwie nitki, taka germańska i słowiańska. I teraz ten wpływowy Przemyślida przyjął chrzest ze strony Wielkich Moraw. I dlatego też byłam chrześcijanką, była Dąbrówka i potem ona też przybyła na nasz dwór. No i być może, że w jej świcie był też Jordan, który był pierwszym biskupem w Polsce, w Poznaniu. No ale też jest taka pewna teza, że mogło to chrześcijaństwo jeszcze dalej iść z Bałkanów albo nawet też gdzieś tam powiedzmy z południa Francji. Natomiast tutaj ta niemiecka teza rzeczywiście ona się przebija, dlatego że potem dużo było na początku różnych zakonów, przede wszystkim benedyktynie, ale potem też i te mniejsze zakony, one rekrutowały się raczej tutaj z tej przestrzeni niemieckiej, dlatego to się tak troszkę miesza. No właśnie, też jest problem, kiedy był chrzest, no przyjmujemy te umowne jednak daty, 966 rok i też przyjmujemy powiedzmy liturgiczny dzień chrztu 14 kwietnia. Bo tak to mogło być, jeżeli... No właśnie, i gdzie? I gdzie? Teraz jest gdzie, bo to mógł być i w Poznaniu, bo niektórzy historycy mówią, że w Poznaniu, niektórzy mówią, że w Gnieźnie, a niektórzy właśnie mówią, że na Ostrowiu Lednickim. Także to są te trzy miejsca i będziemy mogli się spierać. No tam jest troszkę tych posiadłości na Ostrowie Lednickim, stąd też ta hipoteza może przekonuje, ale nie do końca. Ale chyba też jest hipoteza, że gdzieś w Niemczech właśnie, prawda? A to nowe, nie słyszeliśmy jeszcze o tym. To raczej ja to może w tym dzienniku też tak, słyszałem, żeby tak. Ale też jest taka ciekawa rzecz, bo gdy nawiązujemy te kontakty z Niemcami, to potem one bardzo mocno wybrzmią w 1000 roku. Wybrzmią w związku ze zjazdem gnieźnieńskim. Ale nim nastąpił ten zjazd gnieźnieński, była też bardzo ważne wydarzenie. Otóż z Czech przyszedł biskup Wojciech. Z Czech właśnie, znowu Czechy nam się tu pojawiają. No i on no niestety zginął śmiercią męczeńską tutaj na terenie Prusów.
w Truso w 1997 roku, 23 kwietnia, a dwa i pół roku później został ogłoszony świętym. No i ten czas był ten zjazd gnieźnieński i przybył do Gniezna, no właśnie sam Otton III, cesarz. To było wielkie wydarzenie, dla nas bardzo znamienite. No i w ten czas zaprosił też Polskę, właśnie, czy można powiedzieć Słowian, ale Polska reprezentowała tych Słowian do takiej wspólnej wizji Europy. To było bardzo ciekawe. Oprócz tego Franków, Frankonie, no, cesarstwo, no i papieża. Wiadomo, że papiestwo odgrywało ważną rolę. Czyli w ten czas widzimy, że te kontakty były takie naprawdę przyjacielskie, można by powiedzieć. Mogę ewentualnie? Proszę. Chciałbym trochę inny element. Ja nie jestem historykiem, a jeśli to historykiem filozofii bardziej, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien fakt. 7, 8, 9 wiek to jest obecność poza Polonami różnych innych silnych plemion słowiańskich na tym terenie po drugiej stronie Odry i nawet do Szlezwik-Holsztyna docierali, prawda? I tworzyli dość potężne organizmy militarne, prawda? A nie utrzymało się żaden z nich jako państwo. To znaczy, dlaczego to mówię? Już wtedy plemię Poland się wyróżniało organizacją państwową i to nie było tak, że Niemcy przychodzą ze chrześcijaństwem i nas, tak jak ta gazeta, o której pan wspominał, uczą cywilizacji. To jest silny organizm, który potrafi się obronić i który w ramach strategii obronnej przyjmuje również chrześcijaństwo, przede wszystkim jako pewną strukturę administracyjną, bym powiedział, która gwarantuje to, że nie ma agresji, nie ma cywilizowania. Natomiast wszystkie te plemiona zniknęły, zostały zgermanizowane, chociaż momentami, z tego co czytałem, były silniejsze nawet od Polan, ale nie potrafiły właśnie chociażby przemóc się, żeby zaakceptować tą zwierzchność Rzymu via Niemcy. Ale co ciekawe, Mieszko I potrafił sprzymierzyć się z cesarzem i prowadzić i wspólnie zaatakować. Tak, były takie sytuacje. Połapski. To jest dobry punkt wyjścia do kolejnego pytania. Tu bym chciał się do pana doktora zwrócić, ponieważ no, jest dużo znaków zapytania, gdzie, w którym roku, mało źródeł. Ale tu się pojawia ciekawa kwestia związana z jakby interpretacją tego, czym było cesarstwo Ottonów, a czym było później. I według części koncepcji, na to zwraca też uwagę pan profesor Andrzej Nowak, że za Ottonów cesarstwo od 962 roku, tak, od lutego. Że cesarstwo było takim rdzeniem łacińskiej Europy. Można by to odnieść do dzisiejszej Europy ojczyzn. Natomiast to, co się stało po Ottonie III, czyli Henryk II, no to już jest według tych koncepcji taka ewidentna już agresja, ekspansja z zachodu na wschód, według tych koncepcji. Mam do pana doktora takie pytanie. Czy rzeczywiście można dostrzec tutaj jakby zupełnie inne koncepcje, tą ottońską, która myślała o Europie, mimo oczywiście Królestwa Niemieckiego jako hegemona, jako o pewnym organizmie właśnie opartym na wspólnej kulturze łacińskiej, gdzie, ja teraz przypomnę sobie, tam była taki wizerunek czterech kobiet, tak? Galia, Germania, Sklowania, tak, czyli Słowianie i Italia. Czyli to pokazywało zupełnie inną koncepcję europejską, a jak przyszedł Henryk II, no to zaczęła się po prostu ostra konfrontacja. To poruszył pan dość ważny problem, bo to się wiązało z tym wczesnośredniowiecznym renesansem. Renesansem starożytności. Ten renesans karoliński miał właśnie takie uniwersalistyczne przesłanie. On chciał nawiązać do tych tradycji antycznych, zbudować jakby taką drugą nogę, powiedziałbym, dla pozostałości po Rzymie w stosunku do Bizancjum. I on dokonał czegoś, co byśmy mogli nazwać, to nie jest moje powiedzenie, odwróconej adopcji. On adaptował nie swoich przodków, nie? Bo on wybrał coś lepszego, jego zdaniem, czyli całkowicie chciał powrócić do tego wszystkiego. On niepiśmienny w dużej mierze, on, który wiedział, że ta cywilizacja
starożytna przetrwała przede wszystkim w klasztorach, bo tam się mieścił tenże ośrodek. I rzeczywiście w jego wizji, w jego wyobraźni, jak Greka, czy kultura grecka była, ta starożytna kultura grecka z podziwem dla Bizancjum, tak rzeczywiście z całego dorobku starożytności chciał uczynić to swoje w tej Europie, którą budował często przecież przy pomocy również i podwoju, bo tak to wyglądało jego pójście za łapę. To był, powiedziałbym, szlachetny pomysł, fajny pomysł. To była taka pierwsza próba uniwersalizowania jakoś na nowo Europy właśnie po starożytnym Rzymie. A później dzieje świętego cesarstwa rzymskiego, chcę powiedzieć, narodu niemieckiego, no przechodziły, powiedziałbym, degenerowały się wręcz, bo z tej pierwotnej, szlachetnej bardzo idei no wyrosło coś, co bym nazwał nagą germańską siłą, gdzie już nie przy pomocy kultury i cywilizacji, ale przy pomocy miecza usiłowano rozgrywać. Panie doktorze, to dobry moment, żebym zacytował, no nie źródło historyczne, ale Parnickiego. Tam pada taki cytat, który pokazuje pewną intencję tego momentu, o którym pan doktor mówi. Że obowiązywała taka logika, jeśli chodzi o peryferia. Że pierwej Niemcem, zanim Rzymianinem w kontekście wspólnotowym, prawda? A według tej koncepcji Zaottonów jednak kluczem był złoty klucz rzymski, a nie niemieckie orły. To znowu cytat. Mhm. No tak rzeczywiście było, nie? Że ta idea się w pewnym momencie zaczyna załamywać. Przede wszystkim poprzez rozpad monarchii Karola Wielkiego na Francję i na Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Francja z momentem, kiedy kształtuje swoje całkiem odrębne struktury, ona jakby obala ten cały zamysł karoliński polegający na zbudowaniu kolejnego uniwersum. Czyli puentując ten wątek, panowie, gdyby zapytać, to w takim razie kto mówi prawdę? Czy ci, którzy twierdzą, że właściwie wszystko zawdzięczamy Niemcom i to oni nas uczyli pisać i czytać? Czy to jednak jakkolwiek przeistotne było z punktu widzenia polskiej późniejszej państwowości? Jednak ta kwestia była bardziej złożona, bo ja może się mylę, ale przecież mieliśmy kapłanów czeskich, francuskich, włoskich, ale i irlandzkich, prawda? Więc księże profesorze. Tak, też o tym wspominał Jan Paweł II w Szczecinie, gdy był, że przychodzili misjonarze nie tylko z Niemiec, ale z Irlandii przychodzili. No rzeczywiście, bo Irlandia była takim nie tylko zieloną wyspą, ale taką świętą wyspą. Ona w pewnym momencie jakby starała się obronić to, co wędrówki ludów zniszczyły w Europie Zachodniej. Bo one dotyczyły głównie Europy Zachodniej, to właśnie były te wędrówki ludów germańskich ze Skandynawii, bo w tym programie było pokazane, właśnie w tym filmie. I niestety sami Germanowie też nie potrafili czytać ani pisać. Myślę, że tutaj taką ostoją był zakon benedyktyński, który powstał w 529 roku. Benedyktyni bardzo mocny nacisk kładli na to, żeby wydobywać ze starożytności te perełki, czyli całą tą kulturę umysłową. No i tam każdy się uczył języka, nie tylko jednego, dwóch, trzech języków. Obowiązkiem była praca fizyczna, ale przede wszystkim praca umysłowa. I potem to było kontynuowane w poszczególnych zakonach, czy też u cystersów, czy u kartuzów, u kamedułów też, ale najbardziej u benedyktynów. I właśnie stąd też oni uczyli tego języka. Natomiast no, myślę, że tutaj jest pewien geniusz też naszych słowiańskich władców, czy Mieszka I, czy właśnie Bolesława Chrobrego, no bo tak trudno, żeby tylko wszystko, co dobre z zewnątrz przyszło, tak jakbyśmy nie mieli tego swojego zmysłu takiego kulturotwórczego. Mieliśmy. Panie profesorze, pan profesor Stanisław Żerko, to jakby pan próbował znaleźć prawdę w tej, no już ustaliliśmy jednak półprawdzie, że wszystko z Niemiec. Jak tej prawdy się tu w takim razie doszukać? No bo tu gdzieś pobrzmiewają jakieś konteksty niekoniecznie historyczne, prawda, bieżące, polityczne.
A jak tu poszukać tej prawdy? Gdzie to wypośrodkować, taką tezę? No, jako niespecjaliście w tej epoce jest mi niezwykle łatwo wypowiadać się na ten temat, ale to nie jest tak, że prawda leży po środku. Prawda ona leży tam, leży tam, gdzie leży. Prawda? Leży właśnie. I to jest, oczywiście nie ulega wątpliwości, że to jest zasługą niemieckiego osadnictwa, czy tych prądów idących z zachodu są niektóre rozwiązania prawne, techniczne, osadnictwo na prawie niemieckim. Przecież ileś, nie wiem ile, ale bardzo dużo słów pochodzi z niemieckiego. I to są te słowa, które oznaczały nowe rozwiązania, wynalazki, druk, cegła, oczywiście, gmina, bo to nie chodzi o to, żeby burmistrz. Nikt prawda, już dzisiaj nie przeczy, że ta wiodąca droga ale prowadziła już przez Niemcy. Do konfliktów i dochodzi no pierwszym takim chyba znanym zwolennikiem walki z Niemczyzną czy z niemieckością był arcybiskup Jakub Świnka. To jest końcówka wieku XIV. No później mamy bunt mistrza Alberta, słynny Soczewice koło Miele, Młyn, a i tak dalej, i tak dalej. No przecież w wieku XVI szlachta się sprzeciwiała. Panie profesorze, to zaraz do tego momentu dojdziemy. Prawda? Zatrzymajmy się jeszcze, no bo mamy 1025, mamy koronację Bolesława Chrobrego. I tutaj też się odzywałem do pana profesora Andrzeja Nowaka, który w jednym z swoich wykładów, mówiąc, kiedy się zaczęły te relacje polsko-niemieckie, oczywiście właśnie w tym takim znaczeniu już nie kulturowym, tylko już bardziej oficjalnym, wskazał na pokój w Budziszynie. Dlatego, że można powiedzieć, że no tutaj te umowne listy uwierzytelniające zostały, powiedzmy, w jakiś sensie użyte. Tak, panie doktorze? No tak by można było powiedzieć, bo to jest bardzo fascynujące, co kryje się za tą pierwotną próbą stworzenia uniwersum, co się kryje za podziałem tejże Europy. Jeszcze później powiem coś o Lutrze, jego negatywnym wpływie na jedność Europy, na wywołanie konfliktu pomiędzy katolikami i protestantami. Od tego czasu ta Europa jest jednak w stanie wojny. To jest ostateczny rozbrat, tak bym tutaj powiedział. Ale jeszcze wcześniej to rzeczywiście i tak było, że te wpływy niemieckie były bardzo silne, tylko że ja chciałem powiedzieć jednej rzeczy, bo my tego nie przeanalizujemy. To miało później w XX wieku bardzo negatywne konsekwencje. Jak wiadomo, jestem aukcjonariuszem. Ja ostatnio miałem na aukcji, która wczoraj się odbyła, mapę, która powstała w okresie Republiki Weimarskiej. Tam było to pokazane, jak wyglądał najdalszy zasięg Niemczyzny. Ta mapa nabyła Biblioteka Narodowa, już będzie teraz w zbiorach państwowych, wykonana w Niemczech, jeszcze w Republice Weimarskiej po 1945 roku, intensywnie niszczona, żeby można było powiedzieć, że to tylko faszyzm i tylko Hitler. I tam jest pokazany ten najdalszy zasięg Niemczyzny na wschodzie, do którego my, Niemcy, z powrotem powinniśmy dążyć. To był najpierw ten zasięg etniczny, mowa tutaj o mieszkających daleko, daleko na wschodzie jeszcze plemionach germańskich, które się przemieściły w okresie upadania Cesarstwa Rzymskiego. Później jest zasięg prawa niemieckiego. Oni udowadniają tam, że nawet Kijów był w zasięgu prawa niemieckiego, czyli był w zasięgu kultury niemieckiej. Tam jest również taka pokazana mapa, cośmy stracili jako Germanie czy Niemcy od czasów Karola Wielkiego, bo oni sobie całkowicie tego Karola Wielkiego podporządkowali. Co żeśmy już zrobili, żeby odzyskać ten stan, powiedzmy, najdalszego zasięgu Niemczyzny i co jeszcze musimy zrobić. I to generalnie, ja skończę tylko jednym tym. To była wykładnia Generalnego Planu Wschodniego Hitlera. Powstała w czasach Republiki Weimarskiej. Ja jeszcze później nawiążę do jednej rzeczy, czyli do tego, jak kultura niemiecka również wpłynęła na konflikt w Europie. Ale spróbujemy chronologicznie. Do pana profesora ambasadora, do pana ambasadora mam pytanie, bo tu z tej naszej dyskusji wynika, że jest wiele ciekawych spostrzeżeń, bo gdybym powiedział ustaleń, to poszłoby to może za daleko.
wokół tej dyskusji, no skąd przyszło to chrześcijaństwo i komu to zawdzięczamy. W Polsce jest to miejscami dyskusja bardzo gorąca. Chciałem zapytać pana profesora, jak Niemcy, czy oni też przyjmują taki punkt widzenia, czy to jest u nich jakiś gorący aspekt podnoszony, dyskutowany? Nie, myślę, że nie. Ich poczucie wyższości, o którym profesor Polak wspominał, a nawet mówił pogardy, prawda, ono się bierze teraz bardziej może z tego, co osiągnęli po 1945 roku. Uważają, że ich proces demokratyzacji na przykład jest wzorcowy, prawda, porzucenie narodowych szat w kierunku jakiegoś europejskiego. Ale zapominają, że to człowiek... nie był ich patent, tylko amerykański, prawda? Cały czas uświadamiam. Nas Niemcy uczyli pisać i czytać, ale to Amerykanie nauczyli Niemców demokracji. Wczoraj to właśnie powiedziałem w Poczdamie, w Landtagu na uroczystej sesji. I jak twierdzi Gazeta Wyborcza, omal nie wywołałem skandalu dyplomatycznego, mówiąc oczywistość, że byli w lepszej sytuacji od nas, bo z jednej strony dostali demokrację od Amerykanów i plan Marszala również w aspekcie gospodarczym. Więc jakby ta debata historyczna mniej jest obecna, ale ja bym chciał jedno zdanie do tego, co ksiądz profesor powiedział, bo ja wyciągam trochę inne wnioski niż gazeta owa. Niemcy nas nauczyli czytać i pisać. Z tego, co ksiądz profesor powiedział, to wynika, że mnisi, a nie Niemcy, mnisi różnego, że tak powiem, zakonów i niekoniecznie niemieckiego, tylko łaciny. A więc w tym sensie od razu relatywizujemy tą tezę, która jest pseudoprawdą. Ale mówimy okołotysięcznym, to jak zdefiniować niemieckość? No dokładnie. No właśnie, to były narody przecież zupełnie inne niż te, które znamy nawet nie z wieku XXI, ale z XIX wieku. W wieku XIX, no pod koniec XVIII rodzi się ten nowoczesny, albo świadomość narodowa, patriotyzm, czy też nacjonalizm, zależy jak to nazwać. Naród niemiecki w wieku X, XI, no jednak nie. To znaczyło jednak coś. Proszę bardzo. Oni się troszkę rozpychali, bo przecież w 843 roku był układ Verdun, jak mówi pan doktor, bo powstała w ten czas Francja, Niemcy, no i Włosi, którzy potrafili, znaczy mieli łączyć te podzielone Wielkie Imperium Zachodnie Karola Wielkiego. I od Henryka Ptasznika, to jest chyba od 928 roku, jest to słynne Drang nach Osten. I oni się rozpychają. I to, co powiedział pan profesor, pan ambasador, to rzeczywiście Słowianie się bronili. Przecież Słowianie zachodni się bronili. To było Wielkie Księstwo Wieleckie, czy też Księstwo Obodryckie. Ale niestety nie byli w stanie, bo nie mieli jakiejś tam wspólnej tej władzy. Czy w jakimś sensie przyjęcie chrztu, koronacja, to była też strategicznie ważna decyzja utrzymania suwerenności. No bo tu jest pytanie, dlaczego Mieszko I ten redaguje ten dokument na Gomę Judex? Właśnie jakie są intencje, bo tam są różne hipotezy, ale też między jest taka intencja, żeby ochronić swoją państwowość. Tak. Spotkałem się z opinią, że sam określenie, termin Drang nach Osten, to jest wiek XIX. Natomiast tak nazywa się te procesy, które zachodziły. Sama nazwa, tak. Natomiast procesy, intencja i, że tak powiem, modus operandi jest to samo. Szanowni panowie, to ten bardzo interesujący okres na chwilkę pozostawmy, być może już całkiem. I spróbujmy teraz takim właśnie szybkim lotem, ponieważ jesteśmy skazani na pewne skróty myślowe, wskazać według panów na przestrzeni wieków, a przynajmniej do wieku XVIII, jakie wydarzenia, daty, jakieś szczególne i które to były, które miały jakiś właśnie bardzo wyraźny wpływ na to, jak układały się później polskie relacje polsko-niemieckie i jak wpłynęły na to, jak dzisiaj też je widzimy. Bo nawiązuję do takiej też teorii, z którą się zetknąłem, że ten XII-XV wiek to taki okres właściwie, kiedy w ogóle, nawet XVI, woga mieliśmy zupełnie gdzie indziej, że te stosunki były stabilne, znormalizowane,
i że bardzo dużo dobra się wtedy wydarzyło właśnie w tych relacjach. No bo tak, no, prawo, tak, lokacje miast na prawie niemieckim, wymiana gospodarcza, no mnóstwo rzeczy takich dobrych, pożytecznych się pojawia i to jest jakby no, oczywiste, ale z drugiej strony też są historycy, którzy pytają, no dobrze, ale to się nie dzieje bezkosztowo, bo ta ekspansja czym się kończy? Tym, że pojawiają się Niemcy i zaczynają dominować w tym życiu ówczesnym gospodarczym. Profesor Nowak, ciągle się do niego odwołuje, bo ten jeden wykład sprzed 2 lat bardzo mi utkwił w pamięci. No, pokazuje, że na przykład no, takim skutkiem tego długofalowym było na przykład zniemczenie Śląska. Panie ambasadorze, jak pan to skomentował? Powtórzę ponownie, że nie jestem historykiem, trudno ale mi. Tak, ale z tego, co profesor Polak mówił w tej zapowiedzi, to naprawdę to nie było tak, że były wiele dziesięcioleci wspaniałej współpracy. Cały czas był ten drang nach Osten, ale jako poznaniak chciałbym wspomnieć o pozytywnej rzeczy, mianowicie o przybyciu katolików z Bawarii i z Frankonii, z słynnych Bambrów, prawda, którzy zostali zaproszeni do Poznania po jakichś klęskach, pożarów i tak dalej i wnieśli pewien wkład cywilizacyjny, nie tylko, w ciągu 50 lat, jak się mówi, spolonizowali się. I znów nie tylko Niemcy. Nie wpisywali się ochoczo na Volkslisty, prawda, podczas II wojny światowej, więc to jest ten pierwszy pozytywny przykład, który mi przychodzi do głowy. Panie doktorze, bo tutaj zaraz dotkniemy kwestii Konrada Mazowieckiego, zakonu krzyżackiego i tutaj też historycy wskazują, że tutaj postawa zakonu no, brutalna miejscami, tam rzeź Gdańska, tak, skończyła się tym, że zaczął się wykuwać w Polsce nie stereotyp, tylko sposób myślenia, cytat, jak świat światem, Polakowi Niemiec nie będzie bratem. To, tak to się... Ja chcę powiedzieć, że z tym Śląskiem jest nieco inaczej, bo Śląsk był. To powiedzenie oczywiście jako reakcja. No tak, ale to bardzo niepożądane z punktu widzenia Polaków i Polski. Śląsk wszedł w koronę świętego Wacława, która przyjęła zwierzchność świętego już po perturbacjach rozmaitych i świętego Cesarstwa Rzymskiego narodu niemieckiego, którym tą władzę sprawowali Habsburgowie. Ten proces, powiedziałbym, niemczenia Śląską się odbywał pogodnie, tak bym to tutaj określił, bez specjalnych zahamowań. Przede wszystkim germanizacji uległa arystokracja śląska, słowiańska. Ja na przykład, znowuż to mówię z tego swojego doświadczenia antykwarycznego, mam sztambuchy arystokracji śląskiej z XVIII wieku, gdzie wiele tych nazwisk jest jeszcze brzmiących, jak nie polsko, to słowiańsko. Ten proces późniejszy takiego dokumentnego wyrugowania polszczyzny przyszedł w XIX wieku. Ja pochodzę z Wielkopolski, również z pogranicza polsko-niemieckiego w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego. To jeszcze mój dziadek mieszkał 20 lat we Wrocławiu, to opowiadał mi, że jak pojechał do Leśnicy, to rozmawiał po polsku na przełomie XX i XIX wieku. To później nastąpiło. To jakoś ten Śląsk wchodził, te procesy germanizacyjne, one przyspieszyły po odbiciu, czy po zabraniu, czy po kradzieży Śląska przez Prusy i to wtedy poszło już bardzo ostro. Nie chcę na ten temat nic mówić. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na agresywne, jakby powiedzieć, ten niemiecki odłam północny, który, zwróćmy uwagę na jedną rzecz, Brandenburgia zbudowana jest w całości na ziemiach polskich. Nie na innych ziem. Jakby struktury marki brandenburskiej, czy całej władzy elektorów brandenburskich było coś, co było takim heglowskim Weltgeistem. Nie? My musimy przejść na wschód, bo tam jest nasza naturalna przestrzeń życiowa. Polskich czy słowiańskich? Słucham? Polskich czy słowiańskich? Słowiańskich. No, Brandenburgia, czyli te obodryckie, prawda? Tak. Ale ja później mówię o nowej marki. Bo nowa marka, przecież utworzenie nowej marki na ziemiach w zasadzie z pogranicza polsko-pomorskiego no jest takim ewidentnym przykładem. I ja myślę, że była jednak taka logika państwa brandenburskiego, wielowiekowa, która miała w sobie to parcie na zachód. Obalenie zakonu krzyżackiego przez Polskę to była tylko chwilowa przerwa. Miałem medal,
też zlicytowany na aukcji, wybity przez Fryderyka Wielkiego na cześć zjednoczenia ponownego Prus w 1772 roku. My o tym nie pamiętamy. To było wielkie święto dla ówczesnej arystokracji niemieckiej, ale oni też pokazywali, że została krzywda naprawiona, którą było zabranie Pomorza Gdańskiego. I tu znów mamy konotacje takie, które możemy odczytywać również bardzo współcześnie. Ale też przecież, zwrócenie się przez Gdańsk do Krzyżaków z prośbą o pomoc i późniejsza rzeź gdańszczan była konsekwencją zagrożenia ze strony Brandenburgii. Ta tak. Brandenburgia nam umyka tutaj. My chyba wszyscy uczyliśmy się w szkole historii, czy historii stosunków polsko-niemieckich zwłaszcza, w okresie, kiedy panowała ta narracja, której symbolem może być tytuł tej słynnej książki profesora Zygmunta Wojciechowskiego, twórcy Instytutu Zachodniego i pierwszego dyrektora Polska, Niemcy, 10 wieków zmagania, 1946. I ta książka później po roku 89, kiedy to zapanowała zupełnie inna narracja, była wręcz wyśmiewana, że wtedy jakby wahadło w drugą stronę, odbiło. O ile profesor Wojciechowski zdawał się twierdzić, że jeżeli dochodziło do zbliżenia polsko-niemieckiego, to najwyżej na długość miecza, jak to Janusz Tasbir powiedział, to później właściwie, że granica przez wiele wieków z zachodnia Polski z państwami niemieckimi była najspokojniejszą granicą, więc tutaj to też ta... I my teraz z kolei musimy przełamywać tę drugą narrację. Ja zapamiętam to takie dwie książki, bo wtedy właśnie wiele rzeczy uległo takiemu odwróceniu po roku 89. Kupiłem kiedyś sobie z przeceny książkę wydaną w Berlinie Wschodnim, znaczy tłumaczenie książki wschodnio-niemieckich autorów, Bundeswehr, Armia Agresji. I po roku 90 kupiłem sobie książkę niemieckich autorów, Niemcy już zjednoczone, Bundeswehr, Armia Pokoju. To na tym to polega. Chciałbym dopowiedzieć, rzeczywiście pan doktor poruszył ważny wątek, tu mówiąc o Śląsku, ale też o Pomorzu można by powiedzieć, że to była taka parcie dwutorowe, jeżeli chodzi o Nową Markię, potem Brandenburgię, polityczne i kościelne, bo to też jest ten wątek kościelny, polityczny, dlatego że oni chcieli taki klin wbić między Pomorze a Polskę i to im się udawało, rzeczywiście to im się udało. Potem też było zjednoczenie tutaj z Krzyżakami i ten pas zagospodarowali. Natomiast kościelnie, chociażby patrząc na biskupstwo kamieńskie, jak tak przyglądałem się, tam było 29 biskupów w tym biskupstwie, które istniało 400 lat, to było i elektów, bo niektórzy nie byli biskupami, chociaż byli wybrani na biskupów, bo nie zawsze papież ich konfirmował. To było 13 pochodzących z terenów niemieckich, 12 z terenów pomorskich, 3 z Polski. Proszę zobaczyć. I jeżeli chodzi o zakony, to też ciekawa rzecz, bo w tym czasie mamy zakony miejskie, bo tu mówimy o miastach, o prawie na lokowanym. Ja troszkę tak się nie mogę z tym pogodzić, na przykład, że Szczecin lokowany jest na prawie magdeburskim w 1243 roku, czy też Kamień w 1274 roku, ale jak odtąd tutaj był, no to on nazywa te miejscowości oppidum, czyli miasta. No właśnie, tak troszkę my tracimy ten czas bardzo bogaty, słowiański. Ale wracając do tych zakonów, to były te zakony miejskie, czyli franciszkanie i dominikanie. Franciszkanie rekrutowali się z terenów niemieckich, ale dominikanie z Polski, z Krakowa idą, do Wrocławia idą, do Kamienia idą, do Gdańska idą i właśnie tutaj próbują właśnie bronić tej polskości. Panowie, to tak dość gładko i oczywiście, no, tak jak powiedziałem, troszkę po powierzchni zdarzeń, przemknęliśmy do wieku XVIII, któryś z panów wspomniał już Fryderyka II i tam się pojawiają takie sobie dwa wyjątki wybrałem, to nie są jakieś wielkie wydarzenia, ale one pokazują też pewne intencje. Jeśli dobrze wyczytałem i pamiętam,
fałszywy pieniądz wprowadzany, czyli taka wojna gospodarcza, można powiedzieć, tak? Ale to już pod koniec XVII wieku. Tak, tak, ja już mówię o wieku już XVIII. I taki charakterystyczny moment, kiedy to wojsko pruskie pierwsze się dobiło do Wawelu i klejnoty koronne przetopiono. To taki akt bardzo symboliczny, prawda? Też jeśli chodzi o intencje. W jakim kierunku nas to prowadzi? No po prostu prowadzi nas pod pruski but do rozbiorów, do germanizacji. Jakie jeszcze ważne jakieś elementy, punkty zwrotne byście panowie wymienili już takim lotem koszącym? Ja to może jeszcze wrócę do pańskiego cytatu, który padł, który wszyscy znamy. W powszechnej świadomości ten cytat lokowany jest, kojarzony jest z wiekiem XIX. Proszę państwa, to jest cytat z Wacława Potockiego z roku 1688. Nigdy w szczerej nie żyli Polak z Niemcem w zgodzie, Polaka pycha, Niemca wolność bodzie. Stąd przy powieści miejsce, że póki świat światem, nie będzie nigdy Niemiec Polakowi. No, ja przypominałem to jako pewną parabolę, tak? Pewnego sposobu myślenia. To jest pierwsze sformułowanie tego. To jest właśnie. Wcześniej tutaj jest takie zdanie, póki świat światem, obcy wilk, a nam Deutsch na pewno źle bratem. To nie jest już Wacław Potocki. Ja sobie zdaję sprawę, panowie, że to już aktualność, jeśli można, aktualność tego widać w tych dwóch cechach. Pycha, wolność. Ta nasza wolność, która Niemców niektórych fascynuje, prawda, bo ona dała również im zjednoczenie tak naprawdę poprzez solidarność, poprzez nasze zrywy. Do tych wątków tu jest też piętnowana, a też my mówimy o pysze. Pan doktor jeszcze chciał dodać. Ja tak, ja w nawiązaniu do tego, co pan profesor powiedział, ja chciałem zwrócić uwagę na reformację. Reformacja ostatecznie rozbija tą jedność kulturowo-cywilizacyjną Europy. Reformacja w swoich początkach jest bardzo agresywna. Reformacja, bo ja druki mam antypolskie, reformacyjne miałem również. I oni pokazują Polskę jako ten kraj, który jest rogiem na głowie jednorożca, jakim jest papiestwo. I na przykład taki nieznany jakby aspekt sprawy tego wszystkiego, to jeszcze tylko tyle powiem, że Luter przez to, że przetłumaczył Biblię, on w zasadzie jest ojcem nowoczesnego narodu niemieckiego i on jest ojcem nowoczesnej świadomości niemieckiej, bo te wszystkie Platt Deutsche i tak dalej, pod wpływem jego Biblii całkowicie zanikły. Ale o tym jednorożcu to jest rzecz, która się bardzo silnie utrwala w kulturze protestanckiej, bo przypomnę tylko, że Karol Gustaw jak napadł na Polskę, to między innymi zachęcał go do podboju polski Cromwell, mówiąc właśnie o tym, że wreszcie trzeba wyplenić coś takiego jak ten katolicyzm. Katolicyzm zaczyna być już w XVII wieku pokazywany jako obskurancki. A czy to się pięknie tu nam nie powiąże z Kulturkampfem, z Bismarckiem? Tak, tak, no tam mieliśmy do czynienia z prześladowaniem właśnie polskiego, rugowaniem polskiego katolicyzmu. Nawet było podporządkowywanie, jeśli dobrze pamiętam, księży władzy świeckiej. Tak, to już tutaj jest to tak. Ale ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że w XVII wieku następuje coś takiego, że stereotyp antypolski albo archetyp czy topos, on zaczyna przenikać do kultury niemieckiej. I coraz więcej pogarda się pokazuje. I w kulturze niemieckiej jest coraz więcej tekstów. Ja mogę opowiadać o XVIII wieku. Ja tylko tyle powiem, że no znowuż niech to nie zabrzmi nieskromnie, ale ja specjalizuję się też w zbiorach pokazujących antypolskie resentymenty w kulturze europejskiej, głównie niemieckiej. Ja mam tego około 1000 sztuk. Nie? Rozmaity grafik, również XVIII-wieczny. To jest kapitalny przykład, jak to wpływało na kształtowanie opinii publicznej, oświetlonych warstw. I to się zaczyna dziać już tak na dużą skalę. W XVIII wieku przestaje być problemem politycznym, to jest autentycznie antypolskimi stereotypami zaczyna być przesiąknięta kultura niemiecka. Ja tu tylko mogę przypomnieć Heinego, mogę tutaj przypomnieć Fryderyka II z jego słynnym, napisanym po francusku tekstem antypolskim.
całkowity wolterianizm, bo wiadomo, że głównym ojcem antypolonizmu w Europie to był Wolter. I ten Wolter bardzo silnie wpłynął nie tylko na królów takich jak właśnie Fryderyk II, Katarzyna II, Carowa czy cesarzowie austriaccy. Myślę, że to też było przygotowanie do tego, do rozbiorów po prostu. Odmówiono podmiotowości kulturowej i cywilizacyjnej Polakom w XVIII wieku. Najbardziej, najbardziej znane są te słowa Fryderyka Wielkiego o Polakach po pierwszym rozbiorze, że ja nauczę tych biednych Irokezów cywilizacji. Ale tu się nakładają dwie sprawy, więc już pewne takie poczucie wyższości nad tym państwem, które no, wtedy rzeczywiście było źle rządzone. Rozpadały się struktury, no, zwycięstwo Piotra Wielkiego nad Karolem XII pod Pułtawą 1709 rok. To jest już zmiana. Ta wojna toczyła się na terytorium Polski w znacznym stopniu. I właśnie w trakcie tej wojny król pruski po raz pierwszy zaproponował już Piotrowi Wielkiemu rozbiór Rzeczypospolitej. Piotr Wielki, o tym pisał profesor Kucharczyk ostatnio w swojej najnowszej polskiej syntezie dziejów Prus właśnie. Piotr Wielki odmówił, stwierdził, że po pierwsze, że to się nie godzi, ale po drugie on miał po prostu ochotę podporządkować sobie pierwszą Rzeczpospolitą w całości. I Katarzyna Wielka podobnie początkowo próbowała stworzyć z Polski protektorat swój, jej to się udawało. Jednak tutaj tą rolą sprawczą był, tę sprawczą rolę odegrał kolejny władca, wymieniany już tutaj przez nas, Fryderyk II, w Polsce nazywany, a w Niemczech nazywany Wielki. Fryderykiem Wielkim. I tak się dzieje, że właśnie ci Niemcy, ci niemieccy władcy, czy mężowie stanu, którzy tutaj mają złą sprawę u nas nad Odrą i Wisłą, w Niemczech mają, opatrywani są przymiotnikami Wielki. Wielki elektor, Fryderyk Wielki, kanclerz, żelazny kanclerz Otto von Bismarck. Ja jeszcze, przepraszam, nawiążę do tego wszystkiego, bo tak, ja trochę mam pretensje między innymi do Nauki Uniwersyteckiej w Szczecinie, panie profesorze, do tego, że całkowicie zaniedbała coś, co można by było nazwać obrazem Polski poza granicami. Nie? Zresztą to jest dość wierne kopiowanie tego, co tutaj Niemcy napisali wcześniej, zwłaszcza w historii Pomorza. Tak to tutaj z dużą goryczą stwierdzę. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt, na tak zwany tumult toruński. Zawiniony rzeczywiście król Sas źle to rozegrał, bo kary na tych mieszczan toruńskich poszły bardzo wysokie. I przewinęło mi się przez ręce 13 druków XVIII-wiecznych związanych z tumultem toruńskim. Tatar, Dżingis Khan przy Polakach, którzy dokonali tego tumultu toruńskiego, to jest nic. Groźby właśnie królów pruskich, że natychmiast najadą na Prusy Zachodnie i odbiorą, były oczywistością. Katarzyna II, która deklarowała natychmiastowe wsparcie dla tej nietolerancyjnej Polski, bo o to tutaj chodziło. I po tym tumulcie toruńskim ten Ostleute, tak ja to nazywam, nie? Czyli taka zbitka dotycząca Polaka, Żyda, Rosjanina również, Białorusina, Litwina i tak dalej, ona się utrwaliła już ostatecznie. Już nie było odwrotu. Ja czasami jak czytałem te teksty dotyczące tumultu toruńskiego i aktualnie te teksty niemieckie, czasami dotyczące spraw polskich i tego naszego zapóźnienia cywilizacyjnego i moralnego i prawnego i każdego innego, to ja naprawdę, panowie, widzę analogię. To się nic w zasadzie od tamtych czasów nie zmieniło. Szanowni panowie, ponieważ będziemy musieli zmierzać do końca pierwszej części, ale jedno zdanie, bo nie damy rady przedyskutować drugiej. Jesteśmy w Szczecinie, pan wspomniał Katarzynę Wielką, urodzoną w Szczecinie, rdzenną Niemkę i możemy powiedzieć, że pierwszy rozbiór Polski został dokonany przez
trójkę Niemców. Tak jest. A ja panom powiem tak, bo mówimy o tym, pierwszy powiedział pan profesor Polak, mówimy tutaj o tej, o tym stereotypie, o tym stereotypie barbarii i tej wyższości niemieckiej. Ja byłem zszokowany, bo całkiem niedawno się dowiedziałem, że mój ulubiony socjolog Max Weber był niemal rasistą na tym, no, na tym tle. Tak, antypolskie teksty, tak, właśnie, dotyczące tak, robotników, tak, byłem, tak, rolnych, byłem tym chyba zszokowany, tak, ale tam też pojawia się taki wątek religijny, gdzie on właściwie odrzuca możliwość rozwoju gospodarczego tam, gdzie panuje katolicyzm, że tylko protestantyzm wchodzi. Można być wielkim socjologiem, a jednocześnie, no, delikatnie mówiąc, głęboko błądzić. I mamy dosłownie po jednym zdaniu, panowie, bo druga wojna światowa, myślę, że nie musimy chyba o tym rozmawiać, raczej skutki po omówimy w drugiej części, ale jeszcze mamy okres około pierwszej wojny. Czy tutaj panowie widzicie jakieś szczególne kamienie milowe w kształtowaniu się tych relacji? Jest dużo. Fryderyk Wilhelm, jeszcze elektor brandenburski, przecież wprost wypowiadał się, że kiedy się skończy ta ohyda papieska, właśnie kiedy się skończy to bawochwalstwo, czyli takie to było nastawienie. Wiadomo, że on potem został królem w Prusiach jako Fryderyk I, czyli takie było nastawienie, a wiemy, że jakby motorem tej nienawiści ku Polakom, no to były Prusy, a wcześniej one były budowane na zakonie krzyżackim, o którym myśmy nie powiedzieli. To Polacy tu poprosili krzyżaków do Polski i potem ich podtrzymywali. No właśnie, gdy była sekularyzacja, no oni potem przekształcili ten swój zakon, już państwo dobrze prosperujące, które niestety potem właśnie nas atakowało, bo nawet gdy biskupi polscy napisali właśnie to zaproszenie do biskupów niemieckich, to orędzie, to tam biskupi wymienili cztery nazwiska. Właśnie Albrecht Hohenzollern, wymienili potem Fryderyka II, wymienili Bismarcka, który przecież Polaków nazywał wilkami, no i Hitlera. Jako ci, którzy właśnie nie chcą więcej pisać, ale te nazwiska prosto w tym orędziu wybrzmiały. Czyli widać, do tego orędzia na pewno za chwilkę wrócimy w dyskusji w części współczesnej, nazwijmy to w ten sposób. Ja chciałbym tylko na koniec panom powiedzieć, bo można by takie odnieść wrażenie, że się tak to wszyscy ustawiliśmy tak antyniemiecko. Nie to jest to intencją, prawda? To jest chyba raczej próba odkłamywania pewnych obszarów, bo tylko jak się je odkłamie, to można szukać jakiejś sensownej, uczciwej drogi współistnienia, prawda? Bo tak naprawdę o to chodzi. Proszę panów, wrócimy do dyskusji po przerwie. To tyle w pierwszej godzinie Radia Szczecin na wieczór. Witam ponownie naszych gości, uczestników debaty. Przypomnę, są z nami pan profesor Andrzej Przyłębski, filozof, kulturoznawca, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Profesor Stanisław Żerko, historyk, niemcoznawca, Instytut Zachodni i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Dobry wieczór. Jeszcze dobry wieczór. Pan dr Wojciech Lizak, historyk, publicysta, antykwariusz i muzealnik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ksiądz profesor Grzegorz Wejman, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szanowni panowie, porozmawiajmy o stosunkach polsko-niemieckich w takiej nieco bardziej współczesnej, a może nawet całkiem współczesnej odsłonie. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że doświadczyliśmy ze strony po wojnie niemało dobra ze strony naszych sąsiadów z Zachodu. W dużym stopniu dzięki nim, dzięki temu poparciu jesteśmy w Unii Europejskiej, w NATO. Powiedzmy sobie szczerze, doznawaliśmy tej pomocy również w trudnych czasach i jak niektórzy historycy wskazują, na fali takiej skruchy powojennej. Czy według panów ten sposób myślenia, który zawierałby jeszcze elementy tej skruchy, czy one są jeszcze obecne w tych naszych relacjach polsko-niemieckich, patrząc z perspektywy 2021 roku.
Pan profesor Stanisław Żerko. Ja przytoczę z pamięci, to nie będzie cytat dosłowny. Dostałem takie zaproszenie na jedną z konferencji traktujących o 30. rocznicy traktatu, o którym mówić dzisiaj także będziemy. To takie trzy zdania wprowadzenia. Drugie zdanie brzmiało mniej więcej tak. Ostatnich 100 lat obfitowało w spory, ale też w próby zbliżenia. Określenie spory w odniesieniu do II wojny światowej, okresu okupacji niemieckiej, jest chyba czymś więcej, zbrodni, powiedzmy czymś wprost, więcej Niemców, niż eufemizm. I mi się wydaje, że to właśnie to takie sięganie po określenia o tragicznej przeszłości. Tutaj jest taka zawarta formuła, że właściwie to obie strony, jakaś asymetria win. Prawda? Ja nie chcę powiedzieć, że Niemcy nie przepracowali tych swoich win z okresu II wojny światowej, ale w Niemczech chyba następuje jakieś takie ugruntowywanie się przekonania, że właściwie to już zostało zakończone, powinniśmy się zwrócić ku przyszłości. Niemcy nie zdają sobie sprawy także, a to chciałbym, żeby tak dość wybrzmiało mocno, dość mianowicie to co się zaczęło 1 września roku 1939, to była ta pierwsza z katastrof, za którą poszła później katastrofa druga. Pierwszą katastrofą dla Polski to było te 6 milionów obywateli. To są straty, to są cierpienia, a drugą katastrofą był fakt, że to Niemcy rozpętując, przygotowując, planując i świadomie rozpętując drugą wojnę światową, my mówimy o wybuchu drugiej wojny światowej. No ona sama nie wybuchła. Wybuchła to sobie pierwsza szczerze. Wojna światowa przy dużym udziale właśnie niemieckim, ale to było świadome rozpętanie, a nie wybuch II wojny światowej. I właśnie Niemcy, rozpętując wojnę, wpuścili Stalina do Europy Środkowej, a dla Polski rozpoczął się 45-letni okres pozostawania w sowieckiej strefie wpływu, począwszy od tego najgorszego okresu stalinowskiego. Po październiku 56 nastąpiła pewna liberalizacja, ale przecież to były nie tylko przecież represje, ale to było to przecież prawie 50 lat, gdy Polska pozostawała w systemie niewydolnej gospodarki, prawda? I wskutek tego Polska straciła też szansę uzyskania planu Marszala słynnego, z którego to planu Niemcy znakomicie. Pewnie do tego wątku jeszcze nawiążemy przy okazji dyskusji krótkiej o reparacjach. Księże profesorze, czy dałoby się według księdza profesora wyznaczyć jakieś punkty, kiedy ten początkowy wstyd i bicie się w piersi w związku z odpowiedzialnością, poczuciem odpowiedzialności za właśnie rozpętanie II wojny światowej, że zaczęło się rozmywać. Kiedy był taki punkt zwrotny, a może go nie było po prostu, może to była konsekwentna przez dziesięciolecia prowadzona polityka historyczna, bo dzisiaj pewnie się panowie zgodzicie, no w zasadzie nawet nie chodzi o relatywizację win. Dzisiaj to coraz częściej się mówi o tym, że Niemcy byli ofiarami nazistów, a właściwie to współodpowiedzialni byli między innymi Polacy, prawda? Tak, jeżeli chodzi o pewne kontakty, jakie się wytworzyły, mówię tu z płaszczyzny Kościoła, między Kościołem Polskim a Kościołem Niemieckim, to jest rok 1974, ale to tylko gdy właśnie biskup Stroba zaprosił biskupa Bamberskiego Schneidera na uroczystości w związku z 850. rocznicą pierwszej misji Ottona. Natomiast relacje tutaj z biskupem, był kardynałem Berlina, to jest dopiero rok 1985, bardzo późno. Trzeba też powiedzieć, że akurat tutaj rządcami na Pomorzu Zachodnim, jeszcze jako w administracji, czy potem w diecezji szczecińsko-kamieńskiej, byli biskupi, którzy przeszli obóz Dachau. To był ksiądz Infuat Nowicki, potem biskup gdański.
To był właśnie biskup pomocniczy wielkiej administracji Ignacy Jerzy, potem biskup koszalicko-kobrzeski, no i przecież biskup majdański. Oni doskonale wiedzieli, jak potrafi być ten walec niemiecki nieprzyjazny człowiekowi. Bo nawet gdy popatrzymy, i to też w Kościele to się mówi, to się wylicza, przecież Kościół naprawdę poniósł ogromne straty, bo na około 10 tysięcy duchowieństwa przed wojną na terenie Polski 6300 duchownych było na różny sposób szykanowanych. Zginęło około księży diecezjalnych około 2000, zakonnych 850, wśród zakonnych około 300. Niektóre diecezje, chociażby diecezja włocławska czy diecezja chełmińska, to straciła połowę procent duchowieństwa w czasie wojny. To poza tym skarby kultury, no 3200 obrazów. Myślę, że my jeszcze nie wiemy, bo dzisiaj są właśnie te badania i dobrze, że właśnie ze strony Sejmu jest to wszystko weryfikowane, bo to były takie dane jeszcze powiedzmy przed tym, zaraz po II wojnie światowej. Natomiast no 3500 dzwonów kościelnych, wiadomo na co one szły, czy powiedzmy około miliona dzieł książek, czy różnych druków, starodruków. Rzeczywiście to ogromne były straty. No, trudno, żeby o tym nie pamiętać. Zresztą no, kardynał Wyszyński wypowiedział się kiedyś bardzo ostro i w artykule, i potem też tutaj w Szczecinie. To są bardzo mocne słowa. W 1972 roku, jak był na ingresie biskupa Stroby, bo powstała diecezja w 1972 roku i właśnie w październiku był ingres, no i mówił o narodach krwawych. Właśnie, że powinna być nastąpić sprawiedliwość. Żeby właśnie też pokazać tą winę po stronie narodów krwawych. Nie powiedział Niemcy, tylko po stronie narodów krwawych. Proszę zobaczyć. I dopiero, jak powiedziałem, tutaj kontakty z Kościołem Niemieckim, ale z Bambergiem konkretnie, czy potem z Kościołem Niemieckim, to dopiero 85 rok. To w ten czas może te kontakty się nawiązywały, ale one jeszcze były bardzo sporadyczne. No, powiedzmy gdzieś dopiero koniec lat 90. czy teraz one są głębsze i takie. Ale to nie znaczy, że zapominamy o tym, o prawdzie. W Kościele staramy się przekazywać prawdę, bo naprawdę się buduje. To jest dobre pytanie, czy nie zapominamy. Pewnie spróbujemy to później na koniec jeszcze odbić od pewnych danych statystycznych. Panie profesorze, tu zwracam się do pana profesora Andrzeja Przyłębskiego. Pan widzi te procesy pewnie z dwóch perspektyw. Gdzie można by tam postawić takie punkty zwrotne, kiedy z oczywistej winy nagle się ta wina staje nieoczywista? Czy to jest... Po pierwsze, jak można przez kilkadziesięcioleci odwrócić kompletnie wektory? Odchodzi to pokolenie starsze. To poczucie winy jeszcze jest obecne u tych starszych polityków. Ja wczoraj miałem wystąpienie w Landtagu Poczdamskim w związku z tym, że jedynie tam zorganizowano godzinną uroczystość poświęconą traktatowi 30-leciu traktatu. Oraz, to jest ciekawostka, Landtag Brandenburski postanowił zmienić konstytucję swoją. Każdy z tych krajów związkowych ma swoją konstytucję i wpisać przyjaźń z Polską, Brandenburg i z Polską do konstytucji. To był wniosek wielu frakcji. Jedna się sprzeciwiła, domyślcie państwo, która, AfD. I poseł AfD wyszedł i zaczął, to nawiążę do księdza profesora, od tej słynnej deklaracji biskupów, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I on mówi, a za co? To nie było gołosłowne, za coś przepraszali. Otóż przepraszali za wypędzenia. Więc Polacy musicie zrozumieć. Więc ten element wypędzeń jest coraz mocniejszy. W poniedziałek będzie otwarcie uroczyste w obecności pani kanclerz Merkel Muzeum Wysiedleń, Wypędzeń i tak dalej w Berlinie. No jakby z obowiązków muszę tam się pojawić. Zobaczę, jak ta ekspozycja jest robiona. Myśmy cały czas jakby próbowali mieć wpływ na to, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, ile z naszych wskazówek zostało zrealizowane, ale to jest ten jeden moment. Inny moment to jest to, co wprowadził
Zdaje się, że pierwszym był prezydent Weizsäcker, który wprowadził motyw, że naród niemiecki został przez nazistów zniewolony, prawda? I nagle oni zostali przez Stalina wyzwoleni. I ci młodzi ludzie już myślą tylko właściwie w tych kategoriach. Oni w ogóle już nie wiedzą, jakie proporcje są. Im się wydaje, że było kilkuset nazistów, którzy, a nie miliony, którzy popierali Hitlera, wymaga, korzystali z tego. Nie ma tej świadomości. Ale to wymaga przecież konsekwencji. Polityka historyczna, konsekwencji społeczna. Ale oni muszą moralną wyższość odzyskać i w tym kierunku pracują, dlatego że to pozwala im jakby ekspandować swoją siłę gospodarczą na inne kraje. Pan profesor teraz mówi o wypędzonych, a to mamy już dowody. Tylko pół sekundki. No. Mamy dowody, no przecież choćby ten dom historii w Brukseli, jaka tam jest ekspozycja, tak? Niemcy tam są jako wzorzec standardu moralnego, tak? Najmoralniej rozliczają się z przeszłością. No w tym kierunku. I Karol Marx jako jakby pomysłodawca, prawda? Na pewno idziemy w tym kierunku, panie doktorze. No i teraz tak, jak już jestem przy głosie, to najpierw nawiązam do pana profesora Żerko, który mówił o II wojnie światowej. To jest, zresztą dobrze mówił, ale ja chcę powiedzieć jednej rzeczy i tutaj w zgodzie z panem ambasadorem, że mówienie, że całe nieszczęście to są naziści, którzy doszli do władzy i zaczęli przygotowywać wojnę, jest ewidentnym kłamstwem. I ja chcę powiedzieć, że cała polityka Republiki Weimarskiej była nastawiona na odwet i na destrukcję państwa polskiego. Zaprowadzę do siebie do antykwariatu i pokażę plakat niemiecki z lat 20. mówiący o zagrożeniu polskim niebezpieczeństwem, głodem i bolszewizmem. Chcę powiedzieć, że w XX wieku, bo cały problem polityki niemieckiej jest przede wszystkim w kulturze. I tu się nie sposób nie zgodzić ze szkołą frankfurcką, która właśnie mówi, że takie, a nie inne źródła były nazizmu, tylko niepotrzebnie rozciągają to pojęcie, że wszyscy byli nazistami w Europie, że to nie tylko było zjawisko endemiczne, bo to było zjawisko endemiczne. Chcę tylko tyle powiedzieć, że ten stereotyp, archetyp antypolski w kulturze niemieckiej się potwierdza, nie chcę tutaj mówić, bo mam grafiki, gdzie powstaniec styczniowy jest przedstawiony jako śmierć. Powstaniec jest śmiercią Europy z kosą. Są tego typu plakaty. To przecież wpływa na zbiorową świadomość. A pierwsza wojna światowa, chcę powiedzieć, że była wielkim nieszczęściem. Ona pogłębiła ten proces z jednego zasadniczego powodu. Leica, aparat fotograficzny, stał się bardzo tani. Miał go nie tylko oficer prasowy, czy oficer zajmujący się public relation, ale bez mała żołnierz. Ja mam osobiście około 1000 przedstawień Ostleute, czyli tych wszystkich brudnych, odrażających, złych. Ta korespondencja z tego frontu wschodniego szła w milionach. To jest kilkadziesiąt milionów wysyłanych kartek z tym przedstawieniem Polaków, Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Rosjan. I wtedy według mnie ostatecznie schodzi ta antypolskość na same dno społeczeństwa niemieckiego, czyli do tych najniższych grup. Oj, to teraz nałóżmy na to wszystko teraz mechanizmy i możliwości współczesne, czyli internet. Oczywiście, ale nie ma to czasu, było to samo co internet. Ja tylko tyle chcę powiedzieć, że myślenie było przed 1933 roku o II wojnie światowej. Hitler swoją wolą wlał w to życie. I to jest jedna rzecz, na którą my sobie nie powinniśmy pozwolić w relacjach niemieckich, że oni dobra, wszystko było ok, ale dopiero w 1939 roku zaczęło się. Tylko teraz to dotyczy już może nie wszystkich Polaków, tylko PiSu i zwolenników PiSu. Ta druga część to są jacyś Europejczycy, których oczywiście jesteśmy od nich lepsi, ale oni idą w dobrym kierunku, a ci się przeciwstawiają cywilizacji, która idzie od nas. Ja jeszcze bym w uzupełnieniu pana profesora, bo akurat przypomniała mi się anegdota. Ja zwiedzałem Muzeum Europejskie w Brukseli. Jest sala poświęcona między innymi Europie Środkowej. Piłsudski oczywiście jako dyktator i przedstawiony jest jako faszysta, nieodległy od Mussoliniego. Jest ze mną młody człowiek, który zaczyna tam rozmawiać akurat z jednym Polakiem, który miał kolegę Niemca uniwersytety. Tak bym generalnie powiedział. I jaka jest rozmowa? Czemu ten Piłsudski tutaj jest? Ano, ewidentny faszysta, nie?
A kto się przeciwstawiał Piłsudskiemu w Polsce? No tak, Roman Dmowski, nie? Narodowy demokrata. I ten Niemiec też faszysta. On mówi w ten sposób, to jest to, co było u pana profesora już wykazane. On mówi, to wy powinniście z nas wziąć sprawę i wy musicie rozliczyć się ze swoją faszystowską przyszłością. Przez narrację właśnie szkoły francuskiej, frankfurckiej, tak. Faszyzm czy nazizm został niezakwalifikowany jako zjawisko niemieckie, ale ono jest ogólnoeuropejskie. I ten Niemiec już jest przekonany doskonale o tym, bo tam była dłuższa dyskusja, że myśmy przed wojną mieli ustrój nazistowski i że my jesteśmy współodpowiedzialni. Ale ta konsekwencja i powtarzalność przez lata to jest sytuacja, która z naszego punktu widzenia polskiego no, wydaje się gigantycznie trudna do zatrzymania, a już nie mówię o odwróceniu tego trendu. Nie mamy dzisiaj czasu, żeby porozmawiać o tym, jak temu przeciwdziałać, ale chciałem jeszcze o dwóch wątkach, które się w ramach tych współczesnych problemów w relacjach polsko-niemieckich najczęściej ostatnio pojawiają. To jest kwestia reparacji i to jest kwestia statusu Polaków w Niemczech. I chciałem zacząć od tej drugiej kwestii, dlatego że tutaj pan profesor Stanisław Żerko już przywoływał 30-lecie traktatu, tak, o dobrym sąsiedztwie. I wydaje mi się, że to się też z tym wiąże. Całkiem niedawno miałem kontakt z takim źródłem, z którego, w którym premier Tadeusz Mazowiecki tłumaczył się, dlaczego ta kwestia została niezałatwiona w tym traktacie. No i z tego źródła wynikałoby po prostu, że było tyle innych ważniejszych spraw, że ta sprawa uciekła i no i dzisiaj już jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej. Zaraz pewnie pan ambasador to skomentuje. No i pytanie, przypomnijmy, my mamy w Niemczech, nie wiem, szacuje się około 2 milionów Polaków. Niemców jako oficjalna mniejszość niemiecka jest od 150 do 300 tysięcy. I oni mają status oficjalnej mniejszości ze wszystkimi tego przywilejami, łącznie z reprezentacją w parlamencie. A my nie możemy się tego statusu doczekać. I tu mam pytanie do panów. W jakim miejscu jesteśmy według panów w tej sprawie? Bo tu się pojawia też taka gorąca dyskusja, pojawia się koncepcja, że trzeba by może sięgnąć po dekret Göringa, który przecież niegdysiejszą mniejszość polską pozbawił tego statusu. Nie pozbawił. To było coś bardziej... No to zaraz pan profesor na pewno mnie sprostuje. No, tak, a drugie, że właściwie ten... Ja polegam na takich potocznych źródłach, więc bardzo chętnie usłyszę sprostowanie. A druga z kolei grupa historyków mówi, że nie ma sensu sięgać po dekret Göringa, ponieważ on z punktu widzenia dzisiejszych przepisów niemieckich nie ma mocy prawnej. Ja nie wiem, jak to jest. Panie profesorze, pan ambasador. Tak, może pan profesor może temat dekretu samego. To byłem uzupełnienia, mianowicie dekret Göringa z początku lutego roku 1940. On go wydał jako premier Prus, którym był jednocześnie, kumulował urzędy, wiadomo. W dekrecie tym zakazywano działalności, delegalizowano organizacje polskie w Rzeszy działające, bardzo prężnie zresztą działające. Jeszcze w marcu 1938 odbył się wielki zjazd tych organizacji. A druga sprawa to była konfiskata mienia. Majątku zresztą. Część majątku oddano, a jeszcze są tam do uzupełnienia pewne sprawy. To tyle, jeżeli chodzi o dekret Göringa. Ale czy on jest tą ścieżką, którą powinniśmy teraz podążać? No to trochę pójdę wbrew może tym opiniom, które padają, mianowicie zacznę od polskiej ustawy o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym z roku 2007 bodajże. Tam jest definicja mniejszości narodowych, która zawiera warunek, że przodkowie danej mniejszości muszą zamieszkiwać przez 100 lat na terenie
zwartym. Tak, oni uznają mniejszości za siedziałe, nie tak, tak zwane, jak oni nazywają nowych imigrantów. Przed rokiem, w okresie międzywojennym, takie mniejszości znajdowały się w Rzeszy, na terenach tych, które po roku 45 od Rzeszy odpadły, a więc to jest Opolszczyzna przede wszystkim, Prusy Wschodnie dawne, okręg Złotowski, prawda? I z tym jest problem pewien, mianowicie Niemcy skłonne są podobną zasadę, prawda, stosować. Natomiast oczywiście w Niemczech mieszkają potomkowie w Westfalii tych górników, którzy tam z Wielkopolski, z Górnego Śląska dotarli, ale o ich korzeniach polskich to świadczą czasami jedynie nazwiska. Polsko i Szanka 04. Nazwiska i jeszcze, natomiast te 200-300 tysięcy Polaków, którzy w Niemczech zamieszkują, to są jednak imigranci, którzy napłynęli tam po roku 45. Tak interpretują to władze niemieckie, natomiast jest pytanie o ewidentną nierównowagę i to, że mamy prawo moralne się przynajmniej, może nie domagać, ale próbować ten status Polaków tam mieszkających im uzyskać, to chyba nikt tego nie kwestionuje. Panie ambasadorze, jak to z pańskiego punktu widzenia wygląda? Z powodów, które profesor Żerko jakby wymienił czy wskazał, ten zapis jest nierówny, ale w założeniu były równe prawa, które te grupy mają. Natomiast to się nie przekłada, ponieważ w Niemczech jednak uznanie za mniejszość daje pewne dodatkowe prawa do ubiegania się o różne źródła finansowania. I tu jest pewien problem, więc mamy drogę nacisku idącego w kierunku, że nawet jak nie ma tego zapisu, to wszystkie finansowania muszą być takie jak w Polsce wobec śląskich Niemców. Albo jednak jakby delegalizacji tego dekretu i przywrócenie na zasadzie ciągłości wobec tej grupy niewielkiej, o której pan profesor czyli mówił. Wchodzimy znów do dekretu Geringa. Ta Polonia się składa z różnych elementów, ale jeszcze trochę jest tych starych Polonusów. Ja pamiętam jeszcze jak przyjechałem, to żyły takie dwie panie, które Związek Polaków koło Berlina reprezentowały, bo ich dziadek i tak dalej. Więc na tej grupie się można oprzeć, to po pierwsze. A po drugie ta zasada jednak związania danej grupy etnicznej z jakimś terytorium, ona nie jest stosowana na przykład wobec tak zwanych Cyganów, czyli Sinti on Roma. Oni nie mają tego, mimo to są uznani. Więc można zrobić gest, ale politycy niemieccy nie bardzo chcą. To pociągnę jeszcze to pytanie. To, bo oczywiście motywacja jest taka, że takie mamy przepisy i tak dalej, ale prawdziwa motywacja, dlaczego tak jest? Inkulturacja. Moim zdaniem to się również przenosi na utrudnienia w nauczaniu języka polskiego. Mówi się o tym, że można klasy tworzyć i tak dalej, ale doskonale funkcjonują te punkty społeczne, które przy kościelne na przykład w sobotę, niedzielę rodzice przyjeżdżają na msze, przywożą dzieci, a to nie jest wspierane. Dlaczego? Jest 300 tysięcy dzieci polskich Polonusów, którzy, o których Niemcy woleliby, żeby zostali dobrymi Niemcami, prawda? A my walczymy o nich, żeby mieli tą drugą kwalifikację, czyli kulturę polską w zapleczu, język polski. I powiem państwu, że jedynym politykiem, który jasno powiedział, że to jest coś pozytywnego, jest taka Julia Klöckner w Palatynacie, mówi nie trzeba uczyć żadnych języków tam chorwackiego czy włoskiego, bo potem się nie uczą niemieckiego i nie mogą, prawda, się integrować. Czyli znów wracamy do tej dyskusji. Ale jest polityk z Brandenburgii, doktor Wojtke, który mówi świetnie, roku, tworzymy klasy, padają. Uczmy się polskiego i tu zachowuje się jak prawdziwy filozof, który mówi, że jak ma się drugi język, to ma się drugi świat, bo von Humboldt powiedział, że język to światopogląd, prawda, więc mamy tak, mówiąc za Gadamerem, stopienie dwóch horyzontów poznawczych, więc człowiek, który włada dwoma językami, no to jest bogatszy. Jest bogatszy. I ten Wojtke, doktor Wojtke, z którym wczoraj miałem przyjemność, to jest taki polityk, który cały czas, no, w NRD wychowany, kilometr od granicy, był w formacji wojskowej, która miała Polskę zaatakować podczas rewolucji solidarnościowej. On to wszystko jeszcze pamięta i z ust takich ludzi jak on słyszymy jeszcze tą pokorę, to poczucie winy, ale ta generacja powoli odchodzi. Czyli gdybym uprościł to, co pan profesor powiedział,
zastosował taką brzytwę Ockhama, to by się okazało, że po prostu Niemcy jako państwo nie są zainteresowane, żeby ich część obywateli miała poszerzony horyzont. Tak, mi się wydaje, że... To jest w uzupełnieniu pana... takie konsekwencje. Ambasadora i profesora. Pan doktor Lizek. To ja kiedyś zajmowałem się też tymi Polakami w Niemczech, bo to przecież z wiadomych powodów. I muszę powiedzieć, że chyba z tej Polonii niemieckiej to w sensie dosłownym pozostało tylko Schalke 04, ta, która z mojej rodzinnej Wielkopolski wyjeżdżała na Saksy i dzieje się to w ciągu jednego pokolenia. Dużo przykładów tam było nawet po rodzinie wyjeżdżających na Saksy. Wracali, kupowali bardzo duże gospodarstwa, a chcę powiedzieć, że to, co pan profesor powiedział o tej akulturacji, w drugim pokoleniu, Polonia niemiecka, Polonia szczecińska już w tym wypadku, w drugim pokoleniu oni z reguły byli Niemcami. Co więcej, w poczuciu winy, że są gorszymi Niemcami, byli bardzo wielu z nich było gorliwymi działaczami hitlerowskimi. Polacy, którzy tutaj przyjechali w XIX wieku, zostali po wojsku w Szczecinie, ich dzieci były już Niemcami. I myślę, że to ileś pokoleniowe doświadczenie państwa niemieckiego powoduje taką politykę, jaką Niemcy prowadzą w tej chwili, bo będą mieli kłopoty z akulturacją innych mniejszości, powiedzmy, prowiniencji muzułmańskiej, a Polacy w drugim pokoleniu chętnie się wtopią i będą stanowili na gruncie społeczeństwa niemieckiego przeciwwagę dla tych grup muzułmańskich. Nawet powstała pewna publikacja w tym niemieckim Instytucie do Spraw Polskich w Darmstadcie o tak zwanej niewidzialnej mniejszości. Polacy jakby odróżnią Turków, a Włochów jakby nie manifestują, próbują nie się bardziej wtopić. No właśnie, bo tutaj Związek Polaków w Niemczech, no to ta Polonia, tak, ona dość była prężna i myślę, że też to było wielkie zaangażowanie księdza Domańskiego, doktora Bolesława Domańskiego, który potrafi jakoś ich scalić. To jeszcze 1938 rok, gdzie w Berlinie był ten kongres, 5000 Polaków się zgromadziło i tak by się wydawało, że to się przełoży. No, ale jak mówi pan, zostali wymordowani, działacze przecież do obozów tysiącami polecieli, także to się nie odrodziło już nie potem odrodziło w tej formie. Tak, tym bardziej, że straciliśmy pewne terytoria, prawda, tak, na Śląsku. Ale jeszcze Westfalia, no przecież ci polscy żołnierze w Wehrmachcie, to nie tylko byli ci z... proszę pamiętać, że w Wehrmachcie podczas II wojny światowej służyło 600 tysięcy Polaków, nie? To była olbrzymia ilość ludzi. Ja widziałem w roku 91 takie zachowania w niemieckich sklepach, w Bonu wówczas pomieszkiwałem sobie Polacy, którzy tam przybyli lat temu, no dwa lata wcześniej, trzy, w sklepach po polsku starali się mówić po cichu trochę, prawda? Żeby ale nie było zbyt głośne. Profesor Krasnodębski, profesor Krasnodębski w materiale, który jest zamieszczony na stronie Instytutu Zachodniego, on mówi w tym wywiadzie, że to właśnie często spotykał Polaków w Niemczech, którzy starali się być właśnie tymi lepszymi Niemcami takimi. Oni te wzory, prawda, najlepsze niemieckie są, za tym się kompleksy brały. Tak. Nie wiem, jak jest w tej chwili. Ale mogę właśnie troszkę uzupełnić o to, co się w tej, bo ja te rzeczy też konstatowałem, ponieważ chyba 17 lat spędziłem w Niemczech w różnych okresach. To mija troszeczkę. Ludzie spokojnie, swobodnie rozmawiają z dziećmi, prawda, po polsku w sklepach i tak dalej. I jest też taki kontrruch w stosunku do tego, co pan doktor powiedział. W Berlinie na przykład są dwa kluby sportowe, które mają polski charakter i to są ludzie, którzy być może przyjechali w drugim pokoleniu, chcieli być ich rodzice Niemcami, ale oni, te dzieci, podobnie bardzo, jak muzułmanie, nie widzą w kulturze niemieckiej wielkiej wartości, zwracają się ku kulturze polskiej. Muszą to robić w sposób bardzo ostrożny, bo finansowanie klubów sportowych nie może być związane z narodowością. A więc jak przyjdzie Turek albo Włoch, to oni muszą go przyjąć, ale starają się go spolszczyć poprzez to, że rozmawiają w szatni po polsku. I wielu z nich deklaruje chęć, to są młodzi ludzie, przyjazdu do powrotu do Polski. To jest zadziwiające i to oczywiście jest związane z sukcesami tego Polska, rządu, ale oni tego nie powiedzą tak naprawdę, bo nie do końca chyba rozumieją, ale pewnego rodzaju duma z tego miejsca Polski rosnącego w ostatnich latach się przebija. Szanowni panowie, to jest jeden z niewielu optymistycznych wniosków na razie wynikających z naszej cieszę się, że mogłem go wnieść do debaty. Jeszcze ksiądz profesor Wejmer. Ja tylko chciałem może podzielić się taką pewną spostrzeżeniem, bo troszkę tam jeździłem do Niemiec, bo to były
polskie misje katolickie, to tam w pewnym momencie było nawet chyba 106 czy 104. Teraz nie jestem zorientowany, ile jest tych polskich misji katolickich, ale rzeczywiście, w zależności od prężnego działania kapłana, na tyle ona potrafiła się scalać i nieraz to wychodziły piękne festyny, te szkoły właśnie języka polskiego, nawet nie były finansowane jeszcze w ten czas przez rząd, bo była inna sytuacja u nas, ale ta była prężna i ja wiem, jak to się nie podobało Niemcom. Nawet taka uroczystość 2 lutego, ofiarowania pańskiego. Ksiądz niemiecki zamyka kościół polskiemu kapłanowi. Kapłan polski musi odprawiać mszę świętą przed kościołem, dosłownie prawie że na ulicy. To profesor Krasnodębski, którego pan profesor Żerko wspomniał, mi też opowiadał o tym, jak to księża niemieccy uważali święcenie, nie wiem, pokarmów czy samochodów za barbarzyństwo, po prostu polskie barbarzyństwo. Czyli znów wraca to pojęcie niemieckiego poczucia wyższości. Tak, to w ogóle nawet sprawa teologiczna. Nawet gdybyśmy teraz z całej naszej rozmowy wypreparowali te zasadnicze główne wnioski, to one od czasu Ottona do dziś one w ogóle by się w ogóle nie zmieniły z punktu widzenia pewnych mechanizmów, które po stronie niemieckiej są konsekwentnie wprowadzane. W związku z tym, powolutku kończąc, jeszcze nam zostało pojęcie reparacji. Teraz tak, nie ma żadnych wątpliwości, bo nie znam nikogo przytomnego, chyba że jest agentem wpływu, żeby nie uważał, że Polacy mają prawo moralne do zadośćuczynienia. Już ksiądz profesor Weimann mówił częściowo o tych stratach, jakie ponieśliśmy jako Polacy, jako Polska. I to nie ulega wątpliwości, ale tu też się toczy gorąca dyskusja. Widzę, słychać, że po stronie niemieckiej, nawet jeżeli się pojawiają jakieś zwiastuny tego, że no, ktoś tam nadstawił ucha, będzie chciał rozmawiać, to jednak tam też jest no, mur, można powiedzieć. Tak? Też się pojawiają procedury, przepisy i tak dalej. Do panów pytanie. Czy to jest możliwe? Czy trzeba to robić, domagać się i jaką ścieżką? Ksiądz profesor Weimann. Tak, z punktu widzenia teologa, no to oczywiste. To trzeba się domagać, dlatego że jest sprawiedliwość, tak? Sprawiedliwość ludzka, sprawiedliwość Boża. I to jest może taki wątek typowo kościelny tutaj poruszę. Teresa Neumann, która się spotkała też, ona jest sługą Bożą z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, który niedługo będzie błogosławiony, to ona powiedziała, wy Polacy już odpokutowaliście, a my Niemcy dopiero musimy odpokutować. Myślę, że to też jest dla nich, byłoby to dobrze z punktu widzenia powiedzmy takiego religijnego to odpokutować. Natomiast ze sprawiedliwości należy się. Należy się. Pan profesor Stanisław Żerko. Wiem, że pan profesor się mocno tym zajmował i jest bardzo dobrze poinformowany. Jednocześnie pan profesor ma wyrobione zdanie na ten temat. Profesor Michael Stürmer napisał w Die Welt w roku 2007. Wtedy w jednym numerze Die Welt ukazał się 3 artykuły na ten temat. Takie to poruszenie wywołało. Ale Michael Stürmer, którego biografia Putina w Polsce została wydana zresztą dość entuzjastycznie, tak on podziwiał rzeczywiście, on napisał, że sposób zamiecenia przez Helmuta Kohla sprawy odszkodowań podczas procesu regulującego międzynarodowe ramy zjednoczenia Niemiec, to był majstersztyk niemieckiej dyplomacji. Nagle przez cały czas Niemcy przez 40 lat, jeszcze pod koniec roku 89, ta niemiecka formuła prawna polegała na tym, że do sprawy odszkodowań można wrócić dopiero, gdy zostanie zwołana konferencja pokojowa i zostanie wynegocjowany traktat pokojowy. I później w roku 90 to zniknęło. No w traktacie o dobrej współpracy z 91 mówię o tym dużym traktacie, nie ma ani słowa. My mamy takie właśnie. Twierdzi się, że te traktaty polsko-niemieckie to są dwa. Ten traktat graniczny z listopada 90, traktat ten sprzed 30 lat, ale była jeszcze jedna umowa z października roku też 91. Umowa Żabiński-Kastrup. Żabiński był wtedy szefem Urzędu Rady Ministrów. Kastrup od jego niemieckim odpowiednikiem. I tam ustalono, że zostanie powołana Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie,
której przekazano te 500 milionów marek, to jest odpowiednik 200 milionów euro mniej więcej w tej chwili. I strona polska zobowiązała się, że w zamian za to nie będzie popierała, nie będzie popierała roszczeń swoich obywateli, którzy by występowali przed niemieckimi sądami w tej sprawie. Proszę Państwa, 200 milionów euro i to się kwota żałośnie mała. I jednocześnie ta fundacja się Pojednanie nazywa, prawda? Więc to jest ja rozumiem, logiką, którym, strona polska była wówczas w sytuacji trochę podbramkowej, negocjowano kwestie restrukturyzacji i umorzenia części wielkiego długu, tutaj klub paryski, gdzie no, takim największym państwowym wierzycielem Rzeczypospolitej były Niemcy, zwłaszcza, ale i to pojednanie. Niemcy bardzo chętnie powołują się na słowo pojednanie, odmieniają to słowo przez, no, przez wszystkie możliwe przypadki i jednocześnie stoją na stanowisku, że rząd Bieruta w roku 1953 wyrzekł się, zrezygnował z prawa do reparacji. Właśnie chciałem o to zapytać, czy w ogóle można łączyć Niemcy, gdyby nie wojna przez Niemców rozpętana, to byśmy nie musielibyśmy mieć żadnych reparacji, a po drugie to nie, była nie byłoby żadnego decyzja rządu Bieruta, prawda? On by siedział w więzieniu prawdopodobnie za działalność. To nie była decyzja suwerennej Polski. Kwestia prawna jest zamknięta. Czyli droga prawna jest zamknięta. Do tego Trybunału Haskiego pójść nie możemy. I tutaj rację mają Niemcy, że pod względem prawnym jest to zamknięte. To jest ta płaszczyzna. Ale jest jeszcze płaszczyzna polityczna i polityczna i płaszczyzna moralna, prawda? Więc to jest takie czekanie, to jest konsekwencja na polityka niemieckich gabinetów od Adenauera do Angeli Merkel, prawda? W tym czasie umierały kolejne roczniki ofiar. Do roku 91 Niemcy wypłaciły jedynie 200 milionów marek dla ofiar tych pseudomedycznych eksperymentów w obozach koncentracyjnych. I trzeba było te 200 milionów euro w roku 91 też zostało wypłacone tylko tym najbardziej pokrzywdzonym. Później trzeba było kilkuletnich bardzo ciężkich negocjacji w sprawie odszkodowań dla byłych polskich robotników przymusowych. Łącznie Republika Federalna Niemiec wypłaciła, tutaj profesor Sułek, profesor Barcz twierdzą, że to jest około 6 miliardów złotych. Profesor Krzysztof Ruchniewicz mówi, że to jest więcej, 10 miliardów złotych. Proszę Państwa, koszt, nie wiem, wartość wypłacanych w ramach programu 500+ tych wypłat w ciągu jednego roku budżetowego to jest około, nie wiem, 40 miliardów złotych, więc to jest bardzo łatwo porównać skalę, jak żałośnie małe są to pieniądze. I tutaj jeżeli rząd niemiecka polityka zagraniczna tak często podkreśla rolę istotną tych wartości moralnych, etyki, prawda? Polityka zagraniczna nie może być bezwzględna, no brutalna, nadawanie, prawda? To ja to tutaj szukam, no to mi coś zgrzyta, mi zgrzyta i trąci to mocno z jednej strony bezwzględnością, a z drugiej taką hipokryzją. Pan doktor Lizak, pański komentarz. Tak, ja teraz tak, nie wierzę w żadne reparacje, nawet zwrócone w wyniku nacisków moralnych, tak bym to określił, w wyniku wywołania powszechnego u Niemców poczucia winy i chociażby z jednego zasadniczego powodu. To, co się stało z torem podejściowym do Szczecina za rządów NRD-owskich. Ja pamiętam, jak ostrzeliwano jachtę, jaka to była tutaj sensacja, bo trochę kolegów wpływających miałem. I przecież osobiście byłem przekonany, że jak Niemcy się zjednoczą, to ta sprawa zostanie uregulowana. Czyli generalnie rzecz biorąc zostanie to przywrócone do tego stanu wcześniejszego. Oczywiście
Niemiecka Republika Federalna zaakceptowała ten stan prawny i nie ma możliwości jakby powrotu do tego. Mówię też o tym dlatego, że ja w podziemiu jeszcze napisałem na ten temat, jeszcze wtedy zresztą interweniował arcybiskup majdańskiego, jaruzelskiego i wielka jego chwała, napisałem w podziemiu, ja pisałem, współpracowałem przez moment z Tygodnikiem Powszechnym, tam ileś tekstów historycznych zamieściłem i między innymi Mieczysławowi Przonowi wysłałem tekst o tym, co się dzieje tutaj na Zatoce. Mieczysław Przon mi powiedział, że nie będziemy podnosili spraw szczecińskich, bo może to zagrozić pojednaniu polsko-niemieckiemu. Tekst ten później wyszedł w podziemiu w obrazie. Ja nie chcę tutaj opowiadać jeszcze o moim obecności na rynku antycznym, antyków i to może następnym razem, panie doktorze, bo musimy się troszeczkę streścić. Bo chcę powiedzieć, że jak ja obserwuję powrót do Polski rzeczy zagrabione podczas II wojny światowej, to jest temat na osobną historię, panie ambasadorze. Zapamiętamy, zapiszemy, być może wrócimy. I pytanie do pana ambasadora właśnie. W kontekście tego, co powiedział profesor Żerko. No bo tak, prawo do domagania się tego moralne jest oczywiste. Twarda odpowiedź, konsekwentna, niezmiennie. I pewnie z samych przyczyn moralnych Niemcy na pewno się nie będą palić do tego. Więc na pewno jest to pewnego rodzaju gra polityczna. Nie przypadkiem Niemcy często mówili o tym, że te reparacje w Polsce, dyskusja się pojawia w odpowiedzi na roszczenia wypędzonych. Prawda? No to jest taka właśnie gra polityczna. Panie ambasadorze, jak to wygląda z pańskiego punktu widzenia? Gdzie my jesteśmy w tej kwestii? Albo gdzie powinniśmy być? Albo co powinniśmy zrobić? I czy w ogóle możemy coś zrobić? Mi się wydaje, że są pewne szanse, ale powiem może od drugiej strony, jakiś czas temu, kiedy właśnie profesor Krasnodębski wam mnie odwiedził, poprosiłem o wspólną kolację z ważnym politykiem, nie chcę tej niemieckim, ale z tej pierwszej ligi. I podczas rozmowy padła kwestia właśnie reparacji. I ten mówi, nie róbcie tego, ten Niemiec, nie róbcie tego, jak ja pojawiam się w moim wyborczym, tam jak to się nazywa, rejonie, okręgu. To się wszyscy gotują, wszyscy chcą zabrać wam ziemię zachodnie, więc no to, taka była właśnie, jego rada. Myśmy to przecież o tym tak, że to argumencie, u prostego, prawda? Niemca od razu, prosty Niemiec jest bezrefleksyjny, prawda? Przecież myśmy tymi ziemiami wam spłacili odszkodowania, a u nas w tych rozliczeniach, które przygotowuje profesor Murarczyk, przepraszam, to one są odliczone z tego. Można odliczyć, obliczyć wartość ziem zachodnich i odliczyć od długu. Ale, to jest jedna część mojej odpowiedzi. Słuchaczom od razu jasno, że kwestia ziem, które są podnoszone. To jest osobna sprawa, tak, ale czysto finansowo można by dokonać obrachunku tych fabryk i tak dalej i odjąć od tego. To była rekompensata za Kresy Wschodnie, wymuszona przez Stalina. Tak. Zachodni przywódcy się zgodzili, a niezależnie od tego Polska dostała prawo do właśnie reparacji. Z tym, że polski pech polegał na tym, że myśmy otrzymywali to w latach 45-53, dopóki się, ale jednocześnie w tajnym załączniku do wykonawczego, do takiej umowy wykonawczej zawartej dwa tygodnie po zamknięciu konferencji poczdamskiej, Polska się zobowiązała. Węgiel, klauzula węglowa po cenach wielokrotnie, niekiedy nawet dziesięciokrotnie niższych od cen światowych. A ceny wtedy poszły w górę, ponieważ kopalnie Donbasku były zniszczone przez Niemców właśnie i Polska te dewizy za ten węgiel by się przydał podobno w niektórych okresach koszt. Bo to tam było chyba dolar 15 centów za tonę węgla kamiennego otrzymywaliśmy. Być może to wystarczyło na pokrycie kosztów wydobycia i dostarczenia tego na wschód. To więc, a jednocześnie oczywiście dostawaliśmy z sowieckiej strefy okupacyjnej maszyny, urządzenia, ale w roku 49 Polska 10% wartości tych dóbr to były dzieła
Marksa, Lenina, Stalina wydrukowane po polsku we wschodnio-niemieckich drukarniach. Ale jeszcze ja może panie redaktorze, żeby pan dokończę tylko swoją wypowiedź, bo to jest zdania. Po pierwsze, bardzo gorąca, interesująca jedno zdanie. Kwestia. W Niemczech nie ma świadomości tego, że nasze straty terytorialne na wschodzie są dużo większe. No niż właśnie, oni w ogóle o tym nie wiedzą. Nie wiedzą. To, ale druga, może ważniejsza myśl. Otóż jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym, który z polityków niemieckich, który powiedział, że dobrze by było rozpocząć jakiś proces reparacyjny, zwłaszcza odniesiony do tych najbardziej poszkodowanych, schorowanych ludzi, więźniów, prawda, i tak dalej, był chyba 2-3 lata temu Manuel Sarrazin z Zielonych. On proponował, żeby utworzyć taki fundusz, z którego można by pomóc. I ja państwu powiem, na początku mojej pracy przyjechało z okazji rocznicy wyzwolenia Ravensbrück około 20 więźniarek. Następnego roku było ich 12, bo 8 zmarło. Następnego roku było ich 4. Żeby to ilustrowało proces. Manuel Sarrazin chciał jakby tym ludziom, których można w tysiącach policzyć, stworzyć jakiś fundusz. To spotkało się z zero odpowiedzi. Nie chciałem tego otwierać. Ale, proszę państwa, Zieloni mogą wygrać wybory. I Manuel Sarrazin będzie co najmniej wiceministrem. I to jest człowiek, który studiował na Jagiellońskim Uniwersytecie i u niego, jeśli on przekona swoich kolegów, to ta moralna wina przejdzie w polityczną i w jakiś sposób może być wypracowane odszkodowania, mimo tego, że droga prawna, jak pan profesor wiedzi, jest zablokowana. Czyli jak ta nadzieja pewna jest. Musi zadziałać. Jest ale nadzieja pewna. Kiedy się pojawił pomysł taki, żeby Niemcy przynajmniej Pałac Saski sfinansowali, w Bild Zeitung ukazał się artykuł pod tytułem mniej więcej oni chcą, żebyśmy im Pałac Saski odbudowywali, czy sfinansowali odbudowę. No to jest już coś. Tak, to są te różne głosy, bo były też głosy Niemców, żeby właśnie sfinansować, żeby tym gestem, to nie byłby dobry pomysł, moim zdaniem, raczej tego nie trzeba przyjmować, żeby tym gestem jakby załatwić całość. Także były tutaj są pewne napięcia i zobaczymy, co po wyborach się wyłoni. Szanowni panowie, ja przypomnę, że ostatnia nota dyplomatyczna w tej sprawie została złożona panie ambasadorze w październiku roku 1988. Więc tutaj czekamy na jakieś posunięcie. Ja też czekam konkretnie i unikam tego tematu, może na razie, bo on jest bardzo drażliwy. Na koniec chciałem zadać pytanie dotyczące pewnych statystyk, ale zrezygnowałem, bo wczytałem się właśnie dokładnie w notatki i nie będę panu w głowy zawracał, bo mam tu takie badania, z których wynikałoby, że wbrew temu, co przez ten cały czas debaty mówiliśmy, to tak naprawdę większość Polaków w ogóle znakomicie ocenia te relacje polsko-niemieckie. Nie będę w to wchodził, bo doczytałem, że badania wykonała Fundacja Konrada Adenauera. W związku z tym szkoda czasu. Przypomnę tylko, że zdaje się Campus Polska, projekt polityczny stricte też jest finansowany przez Fundację Adenauera. Mam inne pytanie. Gdzieś tutaj w słowie wstępnym padło z ust pana profesora Polaka na koniec, że on te intencje jakby finalnie już całkowicie czyta po kwestii Nord Stream 2. Dzisiaj mamy taką sytuację w Unii Europejskiej, zwłaszcza w takim szerszym, globalnym kontekście, że właściwie no Niemcy są jakby szykowani, są hegemonem, ale właściwie na takim głównego rozgrywającego. I to stawia Polskę w dość trudnej sytuacji w kontekście Unii Europejskiej. I chciałem zapytać, rzucając taki most, czy gdybyście panowie króciutko się do tego odnieśli, czy gdybyśmy porównali teraz tą koncepcję Ottonów, która miała właśnie kościec i podbudowę tą łacińską i miała być taką właśnie takim organizmem według tej koncepcji, no takim właśnie współczesnych małych, współczesnych ojczyzn, tak? A dzisiaj z tą sytuacją, którą mamy w nowym rozdaniu w Unii Europejskiej i z Niemcami jako takim coraz bardziej agresywnym dominantem, do tej sytuacji, która się stworzyła w cesarstwie zaraz po Ottonach. Czy tu nie ma tak naprawdę analogii, panie doktorze? No tak, analogia jest rzeczywista, tylko że to jest to, co się chyba obecnie dzieje nie z koncepcją ottoniańską, ale myślę, że to jest z koncepcjami geopolitycznymi niemieckimi w XIX wieku, które się bardzo mocno objawiły
podczas I wojny światowej, bo ja zwrócę uwagę na to, że w tej koncepcji niemieckiej Mitteleuropy to było wyraźne mówione. Jeżeli miała powstać odrodzona Polska, to ona przypominała taki placek bez wielostoczyzny Pomorza Gdańskiego, Poznańskiego, Wielkopolski i Śląska. Większa miała być nawet Białoruś czy Ukraina, przecież już przystąpiono do realizacji tejże Litwy w takiej formie, nie? Bo przecież oni wcześniej od Niemców dostali państwowość, aniżeli my. I ja myślę, że to jest w dużej mierze taka koncepcja, której jeszcze w dalszym ciągu jesteśmy postrzegani przez Niemców jako obszar, który należy cywilizować. Bo ta... Właśnie do tego zmierzałem, bo no, jako obszar, powiedzieć, który należy gdybym żył w tamtych czasach, miałbym déjà vu. No. I myślę, że oni z tego wychodzą, że to zresztą chyba ostatnio już prezydent Stanów Zjednoczonych wyraźnie powiedział, że na Niemców spada odpowiedzialność, czego się domagał Sikorski w Berlinie, odpowiedzialność za Europę. I to postawmy kropkę, panie doktorze. Ksiądz profesor Grzegorz Wejman. W 800 roku był koronowany na cesarza Karol Wielki i on potem stworzył w Europie Zachodniej, bo to jego takie imperium było wielkie, renesans karoliński. I to właśnie na tym renesansie karolińskim było też budowane Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, które przestało istnieć wraz z wymarciem dynastii Hohenstaufów, a w XIV wieku już było Cesarstwo Niemieckie, powiedzmy, ale już nie nawiązywało tak do Cesarstwa tego rzymskiego. Na czym się oparł Karol Wielki? Na dekalogu. Tego nam dzisiaj brakuje. Rzeczywiście w tych relacjach, powiedzmy, politycznych brakuje nam tego odniesienia do podstawowych prawd. No i tak samo też mówiąc o reparacji, gdybyśmy opierali się na dekalogu, to winny by uznał swoją winę. A jeżeli się nie opieramy, no to jest dominacja siły. No dziękuję za to zdanie, bo właśnie do tego zmierzałem, że stąd mi się wzięło być może ryzykowne porównanie, przerzucanie takiego mostu. Pan profesor Stanisław Rzepko, no ja tytułem puenty to jeszcze, nie, ja tutaj pan pójdę profesor, zdecydowanie wbrew, i będziemy kończyć. Wbrew, ponieważ no, jestem takim dość zdeklarowanym przeciwnikiem snucia analogii historycznych, próbowania szukania jakichś tutaj. Nie, publicysta musi, żeby to było atrakcyjne. Przeszłości. Tak, ja też się publicystyką trochę czasami zajmuję i byłem też, no, bardzo mnie nie tyle zniesmaczało, co byłem przeciwnikiem takiego, w roku 2014 w Polsce porównywano Putina z Hitlerem, który zajmuje Czechosłowację w marcu roku 1939, więc tutaj bym jednak tej nici takiej, prawda, tak daleko nie snuł. Są procesy pewne. Tak naprawdę chciałem sprowokować panu do skomentowania to jest właśnie, tego, co tu i teraz. To jest, a pewne rzeczy dzieją się siłą rzeczy, prawda? Pewne sprawy, powinien powiedzieć, dzieją się siłą rzeczy, pewne zjawiska. I jeżeli państwo, które jest najsilniejszą gospodarką Unii Europejskiej, wyrasta na takiego naturalnego przywódcę. Niektórzy twierdzą, że no, powinno być jakieś państwo przywódcze, a ktoś zapyta, a właściwie dlaczego? Jesteśmy przecież wspólnotą, prawda? Więc to jest, ale to, no to jest, całkowicie zmienia reguły gry. No, namawiano nie Niemcy, do takiej Unii wchodziliśmy. Niemcy, prawda? Przecież apelowano do Niemiec, ażeby objęły przywództwo, prawda? I to polski minister spraw zagranicznych, prawda? Że nas bardziej niepokoi wierność Niemiec niż niemiecka aktywność, no więc zobaczymy, jak to będzie. Niemcy w niektórych obszarach mogą być bierni, bo mają długie ręce albo pomocników. Na koniec, właśnie puentując, oczywiście nie chodziło mi o udowadnienie tezy, że tu jest ewidentny pomost, natomiast chodziło mi o to, żeby sprowokować do komentarza no, takiego szerszego, jak bardzo zmienia się poprzez zmianę roli Niemiec w Unii Europejskiej, zmienia się cały kontekst, również ten aksjologiczny. Mhm. No ja bym chciał spojrzeć na sytuację nie jako ambasador czy nawet filozof, tylko jako kulturoznawca, czyli z perspektywy atrakcyjności kultury niemieckiej. Niewątpliwie Niemcy odniosły sukces, o co powiedział pan profesor Rzepko. Sukces głównie ekonomiczny, natomiast niekoniecznie sukces kulturowy.
to, że to społeczeństwo się starzeje, że nie wypływają z niego naprawdę jakieś nowe, ożywiające idee, za wyjątkiem absurdalnych idei zielonego dealu, prawda, który jak zostanie przeprowadzany, to być może Niemcy przestaną być tak atrakcyjni gospodarczo, dlatego wielu polityków próbuje jakoś lawirować, żeby nie wprowadzać tych idei młodego pokolenia, ale generalnie Niemcy się starzeją, próbują zachować dobrobyt dla tego starzejącego się społeczeństwa i stąd ta potrzeba dominacji, więc niekoniecznie per analogie, prawda, historyczne, tylko to się dzieje, dlatego właśnie, no nie są w stanie finansować dobrej opieki dla starszych ludzi, to z Polski, ta była ta historia, tak. Nowa Polka dla babci, prawda, i tak dalej, i podobnie w szpitale siostry podbierają nam lekarzy i tak, a więc jest to szukanie najdłuższego przetrwania, również za cenę pewnego ryzyka, czyli wpuszczenia na przykład 1,5 miliona ekonomicznych, gospodarczych migrantów, o których sądzi się, że wypełnią pewne luki, nie bardzo to wychodzi. Woleliby, żeby europejscy migranci, teraz podobno już te szparagi Gruzini wydobywali, bo Polacy nie dojechali, więc trzeba było Gruzinów samolotami transportować. Więc ja to tak widzę, ta kultura przestała być atrakcyjna już. Moim zdaniem niewiele wnosi i Polska. Dla wielu Niemców, proszę Państwa, na wielu wystąpieniach moich pojawiają się starsi ludzie, którzy mówią, wy jesteście ostatnim jakby elementem prawdziwej zachodniej społeczeństwa, można powiedzieć, nowoczesnego, w którym jednak wolna jednostka jest umieszczona w pewnym kontekście społecznym. Jest państwo, które czuwa nad regułami, jest rola jakiejś transcendencji, prawda? Tak. I mówią, jak to zrobić, żeby kupić kawałek ziemi w Polsce, albo mieszkanie, albo dom? Także Polska może być krytykowana przez polityków, bo jest konkurencja, bo jest walka. Ten polski model ma być zagłuszony, ma nie być atrakcyjny dla Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i stąd wynikają te nasze, z naszej mocy rosnącej wynikają nasze problemy. I tu postawmy kropkę, nie wyobrażam sobie lepszej puenty, bo znów jednak w tym nieoptymistycznym otoczeniu, jednak optymistyczna. Bardzo panom dziękuję za rozmowę, bo musimy kończyć naszą debatę, choć bardzo żal, bo mamy chyba niedosyt, moglibyśmy jeszcze. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję gościom. Przypomnę tylko, że byli z nami pan profesor Andrzej Przyłębski, filozof, kulturoznawca, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech. Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Pan profesor Stanisław Żerko, historyk, niemcoznawca, Instytut Zachodni i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Pięknie dziękuję za rozmowę. Państwu. Ksiądz profesor Grzegorz Wejman, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Pięknie dziękuję księdzu za rozmowę. I pan doktor Wojciech Lizak, historyk, publicysta i antykwariusz, muzealnik. Pięknie dziękuję za rozmowę. A państwu jeszcze dodam, że miło mi jest bardzo podkreślić, że dzisiejszą debatę w Radiu Szczecin zorganizowaliśmy we współpracy ze Szczecińskim Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, Uniwersytetem Szczecińskim, Archidiecezją Szczecińską, Klubem Piastowskim, Archiwum Państwowym oraz Szczecińskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Na dziś to wszystko. Piotr Kobalczyk. Do usłyszenia.